Dobry wieczór Państwu. W imieniu Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa Borussia i Fundacji Borussia chciałabym bardzo serdecznie powitać na naszym spotkaniu literackim Lem, życie nie z tej ziemi. Nasze spotkanie odbywa się w ramach festiwalu Mendelssohna, a dzisiaj gościmy w Galerii Sztuki BWA w Olsztynie. Bardzo dziękujemy za tę możliwość spotkania się z Państwem w tym miejscu. Chciałam powitać bardzo, bardzo serdecznie naszego dzisiejszego gościa, pana Wojciecha Orlińskiego. Jak Państwo wiecie, to dziennikarz, publicysta, pisarz. Przez wiele lat związany z Gazetą Wyborczą, autor wielu książek podróżniczych, fantastycznych i publicystycznych, a okazją do naszego dzisiejszego spotkania jest stulecie urodzin Stanisława Lema. I w roku Lema zapraszamy na dzisiejszą rozmowę o biografii i o twórczości Stanisława Lema. Pan Wojciech Orliński jest autorem książki wydanej przez wydawnictwo Czarne Lem, Życie nie z tej ziemi, a także autorskiego wyboru listów Lem w PRL-u, czyli Nieco prawdy w zwiększonej objętości, która ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego. Dzisiejszą rozmowę z naszym gościem poprowadzi olsztyńska dziennikarka i pisarka Joanna Wilęgowska. Również bardzo serdecznie witamy. Jak Państwo wiecie, jest to już kolejne z cyklu naszych spotkań literackich, które odbywają się w ramach festiwalu Mendelssohna, w tym roku pod hasłem Tożsamość. A nasze wydarzenia przygotowywane są w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Bejahat, Forum Dialogu Publicznego, Stowarzyszeniem Przyjaciele Borussii, Freunde der Borussia Olsztyn-Allenstein, Wojewódzką Biblioteką Publiczną, Kolegium Europy Wschodniej i olsztyńskimi szkołami, pierwszym liceum ogólnokształcącym ze szkołą podstawową nr 10 i szkołą podstawową nr 14. Wsparcia finansowego udzielili nam w tym roku Goethe-Instytut w Warszawie, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Fundacja imienia Róży Luksemburg. Ponieważ spotykamy się online, a jednak zależy nam na rozmowie nie tylko naszych dzisiejszych gości, ale także rozmowie czytelników z naszym autorem, to zachęcamy też Państwa do komentowania czy do zadawania pytań na czacie. I jak Państwo na pewno wiecie, widać nas i na Facebooku, i na YouTubie, na profilach Borussii. A teraz już oddaję głos naszym gościom. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w Olsztynie. Jeszcze dodam może, że towarzyszą nam prace graficzne Wiesława Bieńkuńskiego. Jesteśmy w sali dużej BWA. A chciałabym zacząć od motoryzacji. Czy pan przyjechał do Olsztyna samochodem? Tak, to bardzo jest oczywiście nieekologiczne i robię to z wielkimi wyrzutami sumienia. I to jest, no być może, to zamiłowanie do motoryzacji jest być może jedyną rzeczą, która mnie łączy z Lemem, ale no on również... On jeździł jeszcze bardziej nieekologicznymi samochodami. To jest moje tutaj jedyne usprawiedliwienie. I no jeszcze wtedy nie wiedziano o zmianach klimatycznych. W każdym razie nie widziałem u niego śladów, żeby on miał jakieś takie wyrzuty sumienia. No ale jest to, no cóż, po pierwsze wygodne, a po drugie jednak no ta pasja, z jaką Lem wypowiadał się na temat motoryzacji, widoczna w listach zawartych w tym tomiku, pokazuje, że dla niego nigdy nie chodziło tutaj o po prostu samą czynność przeniesienia się z punktu A do punktu B. On po prostu, to były jego najukochańsze zabawki. Generalnie on bardzo lubił jeszcze jako dziecko zabawki, które robią dużo hałasu i ognia i no i trochę charakterystycznego zapachu, bo bardzo lubił. Tak sobie pomyślałem właśnie, ponieważ tytułem tej wystawy są wizerunki napięcia, Wizerunki napięć, to bardzo by się spodobał ten tytuł Lemowi, bo do jego dziecinnych ulubionych zabawek, ale bawił się nimi już zupełnie do końca życia. W pewnym wieku już był, po prostu się czuł niezdolny do prowadzenia samochodu, ale do kręcenia korbką takiego induktora, który wytwarza wysokie napięcie, strzela piorunami, właściwie no, do końca życia lubił to robić, więc bawił się
jak 8-latek, jak 80-latek, więc być może rozczarowałaby go to, że trochę za mało tutaj jest napięć w sensie. Nie, chociaż nie, metafora, znaczy, to, no nie wiem, no, w każdym razie tytuł by go na pewno zaciekawił. Ale rzeczywiście ta pasja motoryzacyjna w tej pierwszej książce, pierwotna wersja tej biografii, no tam było za dużo o tych samochodach. Mój redaktor Łukasz Najder powiedział mi, że stanowczo muszę to skrócić, bo w tych proporcjach to wychodzi, że to jest właśnie książka, że to jest biografia kierowcy, a nie biografia pisarza, więc tutaj się w pełni wyżyłem i tu już tak. Jest wszystko, co chciałem. No dobrze, i pozostając może przy temacie motoryzacji i mechanizacji, czy też tego zauroczenia maszynami. Otóż w poprzedniej zimy, bardzo mroźne, kiedy wymieniałam ze 20 razy akumulator, ładując go i tak dalej, i krążąc z nim ciągle, myślałam o Lemie i o tym, jak on się użerał z tymi swoimi samochodami, co przeczytałam w biografii. Teraz uzupełniałam tę lekturę właśnie o listy. Jest tego rzeczywiście trochę więcej. Ale w tym użeraniu się Lema z samochodami, które wszystkie były samochodami pełnymi usterek, chyba innych nie było wtedy. Otóż tam się zasadza też istota chyba tego zderzenia Lema z PRL-em. Czyli on patrzył na PRL poprzez to, jakim PRL był mechanizmem, a był mechanizmem, który nie mógł działać. On nie mógł działać z wielu powodów, między innymi z powodu cybernetycznego, czyli przepływu informacji. Ale był to w każdym razie mechanizm niesprawny. I on chyba tak właśnie patrzył na PRL, prawda? Jako coś, co z założenia nie może działać. I motoryzacja, no z jednej strony oczywiście tak, no nie da się ukryć, że tak dużo uwagi jej poświęcam ze względu na to, że to również jest moja pasja, ale to nie jest całkiem niemerytoryczne. To znaczy rzeczywiście patrzenie na PRL z perspektywy samochodu, z perspektywy motoryzacji trochę pomaga w zrozumieniu, na czym polega najważniejszy problem tego ustroju, bo ponieważ zapanował on w krajach, no, z całym szacunkiem, jednak peryferyjnych, to znaczy, więc to był problem, odwieczny problem Rosji, odwieczny problem Polski, właściwie do dzisiaj się z nim borykamy. Co tu zrobić, żeby dogonić ten Zachód, żeby cywilizacyjnie do niego dorównać? No i podejściem kilkakrotnie stosowanym w krajach naszego systemu, a zwłaszcza w PRL-u, to było no, kupić licencję na jakąś zachodnią technologię. I jak już kupimy licencję na Fiata na przykład, to już będziemy jeździć takimi samochodami jak Włosi. Albo wcześniej pierwsze podejście Lema do motoryzacji, no to były samochody z fabryki, która przed wojną jednak należała do szacownego koncernu BMW, więc można było się spodziewać, że wychodzące z nich pojazdy marki Trabant czy Wartburg też będą takim BMW, tylko dwusuwowym, no właśnie takim skromniejszym. Nie były oczywiście i to, zwłaszcza kto pamięta tamten ustrój, ten bardzo boleśnie jakby rozumiał tą różnicę. I ta najważniejsza jakby różnica, którą Lem no, z wisielczym czarnym humorem, bo często się tym wiązały kłopoty. No często się, no parę razy się w ogóle trochę wygląda z tego opisu, że ledwo wychodzi życiem z niektórych przygód. Najważniejszy jakby problem polegał na tym, że słusznie mieniony ustrój, ja nawet radził sobie powiedzmy z wyprodukowaniem jakiejś maszyny, zwłaszcza jeżeli kupił na nią licencję, ale potem dramatyczny, w ogóle niemożliwy do rozwiązania problem, to było serwisowanie tej maszyny i to Nie w kontekście motoryzacji, tylko w kontekście corocznych jakichś tam kampanii rolniczych, kampanii żniwnej, kampanii buraczanej i tak dalej. To jeszcze pamiętam z dzieciństwa po prostu, jak to z taką przejęciem relacjonowano w ówczesnych mediach. No i takim kluczowym problemem tych kampanii był problem tak zwanego sznurka do snopowiązałek. To znaczy, że mamy te snopowiązałki, ale one nie działają, bo brakuje do nich sznurka. I to był właśnie taki odwieczny problem, że mogą kupić jakiś na przykład kombajn rolniczy, ale on potem będzie stał i rdzewiał, ponieważ brakuje do niego takiej czy owakiej części. No i to był taki uniwersalny problem, no, bardzo boleśnie dotykający oczywiście kierowców samochodów osobowych, ale także zakładów przemysłowych, ale także no, na przykład odwiecznym też problemem, przepraszam za odrobinę może seksizmu, ale odwiecznym problemem kobiet w tamtym ustroju było regularne wymienianie, nie rajstop, które trzeba regularnie wymieniać ze względu na ich właściwości mechaniczne. I wszystko to, co się regularnie zużywa i wymaga regularnego wymieniania, był ten straszny problem, bo nie dało się kupić tych wymienialnych rzeczy, więc współczesny eksploatacja
rewaloryzacja samochodu no, wymaga tego, że jakiś filtr co jakiś czas trzeba po prostu wyrzucić do kosza i zastąpić nowym. I dzisiaj no, płaci się za to parę stów i się już ma ten nowy filtr. A wtedy skąd wziąć ten nowy? Dorobić z jakiejś innej części? No to był zazwyczaj jedyne wyjście, ale wtedy to już nie pracowało tak jak... No tak, wykręcić komuś innemu, ale to nadal był problem polegający na tym, że część samochodów ich w ogóle nie ma. Więc jakby na koniec już wydawałoby się, że LEM powinien osiągnąć jakąś taką motoryzacyjną nirwanę, kiedy kupuje sobie Mercedesa właśnie, że powinien, no wreszcie przywozi go w ogóle z zachodu, kupuje go w Berlinie zachodnim, ale nadal nie może nim jeździć tak jak Niemiec, ponieważ po prostu właśnie Niemiec, kiedy ma wymienić filtr, no to wymienia filtr na oryginalny. Natomiast LEM po chwili jest już skazany właśnie na jakieś zmoty, jakieś improwizacje, jakieś wiązanie sznurkiem. Trochę też jest tutaj malowniczych opisów, jak zastępował jakieś części z Fiata, których nie dawało się. Nawet, bo coś tam mógł Mrożek dosłać z Włoch, ale nie wszystko był, też nie wszystko był w stanie kupić, bo czasami po prostu jakby problemy awarii, które pojawiały się w PRL-u przy takiej eksploatacji, zaskakiwały nawet przyjaciół mieszkających na zachodzie. Więc krótko mówiąc, przez to, że ciągle te samochody były serwisowane niefachowo, nie na oryginalnych częściach, tylko na jakichś zmotach, to nawet ten Mercedes aż tak bardzo mu życia nie poprawił, jak LEM tego oczekiwał. Kolejnym problemem była dystrybucja tychże samochodów, ponieważ i tutaj LEM zarzucał właśnie, tak. że ten system nie może działać, ponieważ i to, o czym wspomniałam, cybernetyka, tak? Czyli to, że zatykały się węzły komunikacyjne. Czyli o tym, kto będzie szczęśliwym posiadaczem samochodu, decydowano na tak wysokim szczeblu, decydował o tym minister bądź też nawet premier, że było to nieuchronną przyczyną po prostu takiej porażki komunikacyjnej tego systemu. To nie mogło działać, ten PRL nie mógł działać i na to też LEM się straszliwie zrzymał. Na studiach we wczesnych latach 50. LEM przeżył wielką fascynację modną wówczas teorią naukową, cybernetyką, której... Chociaż ona chyba nie była wtedy taką bardzo pochwalaną teorią, tak? No w tych krajach no była najpierw niechętnie tolerowana, a potem już oficjalnie zwalczana i zakazana. No ale LEM zdążył łyknąć tego bakcyla. I najważniejszym dorobkiem cybernetyki, do którego odwołujemy się jakby do dzisiaj, to jest mierzenie informacji ilościowo w bitach. Czyli teraz państwo jak nas oglądają, jedni nas oglądają w lepszej jakości, drudzy w gorszej. No i jaką kto ma jakość transmisji, generalnie zależy od tego, ile kilobitów na sekundę do niego dochodzi, do jego końcowego domowego łącza. No i jakby jeszcze 100 lat temu po prostu nie potrafiono. Ludzie nie mieli pomysłu, jak zmierzyć ilość informacji. I razem z propozycją Shannona, jednego z twórców cybernetyki, żeby to właśnie mierzyć właśnie, że najprostsza jednostka tak nie, czyli jeden bit. Również zauważono problem, którego wcześniej nie dostrzegano w teorii zarządzania, że każdy węzeł sieci przetwarzania informacji, a choćby jakaś funkcja króla, czy dyktatora, czy cesarza, jakkolwiek prestiżowa jest to funkcja, to jednak jest to po prostu jeden z węzłów w sieci, który musi przetworzyć dużo informacji i na ich podstawie podejmować jakieś decyzje. No i każdy z tych węzłów ma ograniczoną przepustowość. Jak go zawalimy nadmiarem tych informacji, to wcale nie będzie tego lepiej działał, tylko wręcz w ogóle gorzej. I to było wbrew intuicji, bo właśnie do dzisiaj pomyślelibyśmy, że nie ma czegoś takiego jak nadmiar informacji. Im dokładniej władza jest informowana o tym, co się dzieje, tym lepsze będzie podejmowała decyzję. Tak można sobie pomyśleć. I z drugiej strony, im więcej taki premier czy pierwszy sekretarz będzie miał władzy w rękach, tym będzie miał silniejszą pozycję. Tymczasem też to może działać w drugą stronę, bo rzeczywiście PRL był... Aż do czasu Gierka, po prostu ustrojem, w którym, i to jest kompletnie absurdalne, jak się nad tym zastanowić z dzisiejszej perspektywy, w którym rzeczywiście prezes Rady Ministrów, znaczy jego urząd w praktyce, podejmował decyzję o tym, kto ma prawo kupić samochód w całej Polsce. Znaczy, jeżeli ktokolwiek z jakiegoś powodu chciał sobie go nabyć, to nie mógł tak po prostu mieć dużo pieniędzy i pójść do jakiegoś salonu i z nim wyjechać, tylko najpierw musiał do władzy wysłać odpowiednio umotywowane podanie, no że ja tutaj właśnie uzasadniam, że jestem pisarzem, jeżdżę na spotkania autorskie, a moja żona jest lekarką, jeździ do pacjentów. No dosłownie takie listy tutaj znajdziemy. No i wydawałoby się, że jeżeli premier ma taką władzę, że może jakiemuś pisarzowi z Krakowa odmówić zakupu Fiata, to ma większą władzę, ale w rzeczywistości ma mniejszą, ponieważ do niego te badania nigdy nie dojdą, to gdzieś na etapie jego kancelarii będzie rozstrzygane. Więc ustrój, w którym premier, czy czasami to oddelegowano do władz samorządowych, ale nadal, jeżeli władze miejskie zajmują się takimi rzeczami, to nie mogą się zajmować sprawami realnymi, ile jakby
widać to bardzo wyraźnie z korespondencji z jego skalimi przyjaciółmi, w której relacjonuje im te czynności urzędowe, które wykonuje, że te czynności cały czas mu uświadamiają, jaki ten ustrój jest absurdalny, jak bardzo on nie ma prawa działać, jak on bardzo nie ma prawa się udać. Znaczy po prostu państwo, w którym premier się zastanawia, czy pisarz z Krakowa zasługuje na Wartburga, może to za dużo dla niego, może jakaś syrenka by mu wystarczyła. To jest przecież nonsensowne. Po prostu nie może działać takie państwo. I widać wyraźnie z tego, że Lem ma taką świadomość, jak bardzo to jest bezsensowne. I potrafi to matematycznie opisać. Potrafi to udowodnić czarno na białym, ale jego argumenty oczywiście po pierwsze do nikogo nie docierają. Po drugie, on może to wsadzić jako aluzję jakąś polityczną w rozmowie dwóch bohaterów, najlepiej kosmitów na innej planecie, ale nie może tego napisać publicystycznie przecież, bo tego nie wydrukują. Więc widać dużo tej frustracji, ale już przepraszam, bo nie daje pani zadać następnego pytania. Skończę to już taką konkluzją, że bardzo charakterystyczne dla prozy Lema jest to, że on nie wierzył w dalekosiężny sukces komunizmu. Istnieli pisarze, którzy nie lubili komunizmu, ale bali się, że odniesie sukces. To tak zwana fantastyka socjologiczna w latach 70. To był taki, a co będzie, jak to się uda, jak będzie jakiś komunizm w kosmosie? U Lema praktycznie nie ma komunizmu w kosmosie. Od niego po prostu nie wierzy. On widział, że to się nie może udać. Przepraszam, to już się zamykam. Nie, no właśnie bardzo dobrze, że pan mówi. No o to chodzi. Spotkaliśmy się dlatego, żeby właśnie pan mówi. Ale tych listów oczywiście mamy mnóstwo, tych, które zostały napisane przez Lema do różnych urzędów, różnych instancji, do których on się odwoływał w różnych sprawach. Są właśnie listy do przyjaciół, w których z kolei relacjonuje swoje stosunki z różnymi urzędami, różne ubiegania się o różne rzeczy związane z motoryzacją, z budową domu chociażby, z uzyskaniem jakichś rzeczy związanych z działalnością literacką, ze swoimi wyjazdami licznymi również i ekranizacjami. Tego tematu strasznie nie lubię, no ale będziemy musieli o tym chyba porozmawiać. Przypomina też, że on się, ponieważ to jest niby banalne i znowu strasznie łatwo jest człowiekowi, który żyje dzisiaj i wykonuje, wydawałoby się podobne czynności, że na przykład trzeba napisać książkę, wysłać ją do wydawnictwa, że trzeba przyjechać gdzieś na spotkanie autorskie. Robimy prawie to samo, co pisarz w czasach PRL-u. Tymczasem na przykład do uroków pisarza w czasach PRL-u należało to, że musiał się ubiegać na przedział papieru nie tylko na wydrukowanie jego książki, ale że po prostu mieć na czym wystukać. Znaczy, więc tam jest mnóstwo szarpaniny Lema, że szanowny urzędzie potrzebuje 500 kartek papieru, bo będę pisał powieść, która ma mieć taką objętość. Przepraszam. Tak, ale Lem zdawał sobie sprawę z tego, jak jest to absurdalne. Nazywał też te czynności biurokratyczne czynnościami niekoniecznymi i zdawał sobie sprawę, że on chyba również zapycha system właśnie tym glutem, że tak powiem, słownym, ale musiał to robić. Wszyscy chyba robili. Natomiast Lem robił to w nieco inny sposób, bo wiele z tych listów jest bardzo interesujących i bardzo ciekawych dla nas teraz. No, więc Lem był pod tym względem bardzo nietypowy i w ogóle wydaje mi się, tak sobie czasami zastanawiam się, że gdybyśmy mieli na serio podejść do tematu tak zwanej polityki historycznej, to uważam, że przydatną rzeczą byłoby, może jakąś społeczną zrzutkę by na to zrobić, pomnik awanturującego się klienta albo pomnik petenta wpisującego się do książki życzeń i zażaleń, bo jakby większość ludzi w PRL-u przywykła do tego, co się dzieje, i godziła się na wszystko z takim specyficznym, stoickim spokojem, bo inaczej po prostu nie szło wytrzymać. No, był taki, jakby podejście większości ludzi podsumowują, po pierwsze postawa wielu bohaterów z satyrycznych rysunków z tamtego czasu Andrzeja Mleczki, a po drugie charakterystyczny tytuł tomiku wyboru tych rysunków, czyli Anormalka. Że to wszystko, no, jest anormalne, ale z drugiej strony no, normalka, no, taki to jest ustrój, co na to poradzić. I nie wiem, jakieś 90% populacji się na to wszystko po prostu godziło, na te absurdy i był jakiś taki 10% ludzi, którzy po prostu nie potrafili i jednak wybuchali, i jednak żądali tej książki, skargi, wniosku, chociaż wiadomo było, że to nic nie da. Potrafili napisać na przykład tak, do dyrektora poczty. Tak, do dyrektora poczty, że dlaczego listy nie dochodzą do... Jest taki właśnie, jest taki list wściekłego Lema, że tam stał 3 godziny w kolejce po chałwę, bo jego podstawowe paliwo, bez którego by nie funkcjonował i nikt mu nawet nie powiedział, że tej chałwy nie ma, więc stał te 3 godziny niepotrzebnie. No każdy ma takie wspomnienie z PRL-u, kto wtedy żył. Nie każdy pisał list, nikt nie pisał listu do dyrektora, natomiast Lema szlak trafia i musiał napisać ten list. I oczywiście patrzyliśmy na takich ludzi jak na wariatów i trochę część tych listów ewidentnie po prostu tak był ówczesny człowiek,
powiedział, no przecież to jest po prostu wariat, że przychodzi się wykłócać. Część z tych listów są takie, że jakaś instytucja miała mu zapłacić za coś i zapomniała mu zapłacić. I to też tak jakieś niestosowne. No co on się wykłóca? No dobrze, no już weź te pieniądze, już nie zjemy ci. Można wręcz tak to odebrać, bo z takiej pozycji jakiegoś takiego petenta pisze do wydawnictwa jakiegoś książkowego, że ale słuchajcie, przecież w umowie było tak, że dostaje tam jakieś trzy transze, no dobrze, zapomnieliśmy o tej trzeciej. Są kompletnie surrealistyczne z dzisiejszego punktu widzenia. Bo jednak w dzisiejszych czasach, przy wszystkich ich wadach, w zasadzie jednak przeważnie jak już coś mam. No dobrze, może za bardzo ogólniam, ale jednak wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach dużo, dużo rzadziej. Dobrze, może to jest zbytnie uogólnienie. W każdym razie ci awanturujący się ludzie po prostu moim zdaniem odegrali ogromną rolę, że jakby przenieśli pewne poczucie, że pewne rzeczy są normalne. To znaczy, że na przykład, że na kiermaszu książek się sprzedaje książki, co wcale nie jest oczywiste. Jest taki list Lewa w tej sprawie, że przyjechał podpisywać książki, które miały być sprzedawane na kiermaszu książek czytelnika i wszystko się zgadza, tylko że nie było jego książek, więc on podpisywał. W związku z tym on dawał autografę na Matysiakach, któremu dawano do podpisania, ponieważ nie było jego książek na tym stoisku. Więc to, że w piwiarni powinno być piwo, że w banku powinno się załatwiać sprawy finansowe, a nie kupować żyletki, czy koks, który Lem również kupował w banku za dewizy. Większość z nas po prostu się godziła z tym. Ja też przyznam ze wstydem, no nie miałem siły się awanturować. Natomiast część ludzi awanturując się po prostu jednak zachowała pewien wzorzec normalności i tak, żeby było do czego wracać po tym 89. Więc pomnik awanturującego się klienta, pomnik właśnie kogoś, kto się wpisuje do tej książki skarg, to powinien taki pomnik powstać po prostu. I ten ktoś mógł mieć twarz Lema, wkurzonego Lema, który stał w kolejce po hałwę i jej nie dostał. Znaczy wszyscy stali w kolejce i nie dostawali, ale tylko on potem pisał taki list właśnie. No i on bardzo ładnie pisał, to znaczy to tak, był... To są mikroskopijne arcydzieła, to jest w ogóle zupełnie absurdalne. To jest zupełnie, ile serca wkładał... Tak, i właśnie wkładał i serca, i czasu, i energii. Niestety. No i właściwie o tym jest ta książka, że moglibyśmy mieć kilka fajnych książek lemowskich, a dostaliśmy zamiast tego zapis użerania się z nieefektywnym... I też jakby stąd w ogóle ona jest, że no ciągle właśnie w tym archiwum Lema jest trochę właśnie, znaczy już teraz mniej, bo już trochę ograbiłem tutaj, ale tam ciągle są takie perełki epistolograficzne, chyba się nie pomyliłem w żadnej sylabie, które no po prostu ciągle czekają na to, żeby je przejrzeć, zredagować i opublikować, ale no na razie no państwo muszą wierzyć na słowo, że Lem potrafi zrobić arcydzieło dosłownie z listu, że kupiłem u was pralkę i ta pralka nie działa. Tak, naprawdę. Czy z listu o to, że proszę o przedział papy do budowy domu. Potrafi to bardzo, tak, bardzo. Ale bardzo są tutaj również piękne listy, które pisał do swoich przyjaciół i to już Lem popisywał się na przykład tym, jakim był wybornym stylistą, bo on się potrafił pięknie stylizować na przykład na różne odmiany staropolszczyzny. Jest piękny akt erekcyjny domu napisany tak, jakby go napisał Sarmata. Naprawdę to jest wyśmienite i Lem chyba też się dobrze bawił, kiedy mógł w ten sposób istnieć w tym chyba niezawesołym świecie. W jednym z opowiadań o Jonie Tichym jest koncepcja wyszalni, w której mieszkańcy pewnej planety właśnie jakby zrzucają z siebie wszystkie negatywne emocje, żeby wyjść właśnie odświeżeni i pogodni i nastawieni przyjaźnie do świata. I wydaje mi się, że część z tych listów, zwłaszcza te listy z tymi skargami właśnie dla Lema dokładnie taką rolę pełniły. Więc no z jednej strony ubolewam nad tym, że on chciałbym, żeby on każdą godzinę, którą siedzi przy maszynie do pisania, poświęcał na pisanie prozy, ale przypuszczam, że to było dla niego niezbędne. Znaczy przypuszczam, że gdyby nie zrzucił z siebie tego wszystkiego, co ma do powiedzenia dyrektorowi jakiegoś L-domu w Krakowie, to po prostu by potem nie mógł się skupić na książce, bo cały czas by to przeżywał, że ale jak oni mogą sprzedawać niesprawne pralki na przykład. Więc zrzucał to z siebie i mógł w związku z tym zabrać się za coś bardziej konstruktywnego. Natomiast listy do przyjaciół no, są też właśnie mikroskopijnymi arcydziełami, bo po prostu ich no, obdarzał ich to właściwie, gdyby nie był pisarzem, tylko malarzem, no to wyglądałoby tak, że po prostu maluje jakieś bardzo staranne, bardzo dopracowane dzieła. To nie byłyby szkice, on po prostu takie już gotowe, takie już, nie wiem, zawerniksowane jakieś takie i oprawione w ogóle w ramki, już takie do powieszenia na ścianie i to wszystko tak rozdaje. Pan Żelem by się brzydził naszymi SMS-ami pisanymi bez interpunkcji i tak dalej.
No wolałbym, tak, absolutnie wolałbym. Nie, to co do tego, to jest bez dwóch zdań. No e-mail go już, znaczy zdążył się zetknąć tylko z e-mailem i on już go wystarczająco irytował. No, właściwie Lem jako prozaik, jako korespondent cały czas używał maszyn do pisania i różnych w związku z tym efektów, które w zasadzie do dzisiaj bez maszyny do pisania trochę trudne jest uzyskać, typu właśnie druk, który jest rozstrzelany, czy nakładanie na siebie różnych czcionek. Tutaj znaczy gdyby to ode mnie zależało, to tutaj większość tych listów byłoby w ogóle jako faksymile, jako fotokopie, bo one też ich szata graficzna miała swoje znaczenie. Ale to z różnych powodów okazało się niemożliwe. W każdym razie To wszystko były mikroskopijne arcydziełka, więc to co, no nie wiem, może są jacyś mistrzowie sztuki SMS-u, nie wiem, ale to nie jest to jest zupełnie coś. Tak, ale Lem robi zupełnie co innego i te stylistyczne eksperymenty, to znaczy mnie najbardziej, znaczy dla mnie najbardziej niesamowitym listem, znaczy dla mnie najdziwniejszą rzeczą w tej książce, najbardziej niesamowitym jest list napisany do profesora Wróblewskiego, który jest napisany w języku, który nie istnieje, który jest mieszaniną niemieckiego, angielskiego z polskimi wtrętami zapisanymi fonetycznie po niemiecku i genialny, błyskotliwy, znakomity tłumacz Maciej Płaza podołał przy tłumaczeniu listu w języku, który jest w nieistniejącym języku. Tak więc tu jest takie mikroskopijne dzieło sztuki, zarówno epistolograficzne, jak i translatorskie. To tak polecam. Powiedzmy może, czemu to jeszcze zawdzięczamy? To znaczy, czemu zawdzięczamy to, że możemy otrzymać tę książkę? Mianowicie zawdzięczamy to Kalce. Tak. Też się właśnie bardzo martwię, bardzo się martwię przyszłością sztuki biografistycznej, znaczy biografistyki, bo na przykład, nie wiem, zwłaszcza no wszystko to, co generalnie wysyłamy Messengerem na Facebooku, to zda się w ogóle, nie wiem, będzie bardzo trudno dostępne dla kogoś, kto będzie chciał w tym archiwum jakoś popracować. W ogóle nie wiem, czy są jakieś precedensy, co się z tym robi. Natomiast Lem w pewnym momencie zaczyna pisać już wszystko. Znaczy, kalki używał już przedtem, ale tak bardzo regularnie zaczyna używać jakoś w połowie 55 roku. Już nie pamiętam tej dokładnej daty. W każdym razie jest taki moment, że nagle dokumentacji uzasadniającej, co Lem robi, nagle mamy bardzo dużo. To jest o tyle równocześnie intrygujące, że już te pierwsze listy pisane przez Kalkę są już odpowiedzią na jakieś wcześniejsze listy. Więc na przykład w wątek ekranizacji wskakujemy już, kiedy pierwsze rozmowy na temat ekranizacji już były przedtem, tylko Lem tego nie pisał chyba przez Kalkę. Bo ten moment, w którym to zaczyna robić, można to też odtworzyć dosyć dokładnie, ponieważ podekscytowany tym, że zamierza tak robić, pisze o tym Ściborowi Rylskiemu list, który w związku z tym pisze go przez Kalkę. W związku z tym można odtworzyć, którego dnia Lem postanowi, że już wszystko będzie tak pisał, żeby została kopia. No w każdym razie dzięki temu mamy nawet nie setki, tylko bardzo dosłownie, i to nie jest koloryzowanie, to nie jest hiperbola, mamy tysiące w związku z tym stron dokumentów Lema, które często są oczywiście trywialne, bo w ogóle tu też część jest niby trywialna, tylko jednocześnie wydaje mi się, że jego szamotaniny, przy całej trywialności szamotaniny z podłączeniem telefonu na przykład, wydają mi się ciekawe. Konkretnie dlaczego ten telefon wydawał mi się ciekawy? Wydaje mi się ciekawe, dlatego że mamy myśliciela, który pierwsze wnioski dotyczące tego, jak będzie działał internet, kiedy już go zrobią, a jeszcze go nie zaczęli robić, snuje w mieszkaniu, w domku pod Krakowem, w którym nie ma jeszcze telefonu i on już myśli o internecie. Wydało mi się to dlatego ciekawe. Więc część rzeczy tu jest trywialne, bo są sprawy urzędowe. No oczywiście jeszcze więcej jest takich, które są trywialne, które są sprawami urzędowymi, ale po prostu dla biografa są o tyle kapitalne, tak, że wiadomo, gdzie Lem przebywał, co do w ogóle dnia. Ale też dają nam wiedzę o Lemie jako o człowieku. Na przykład lista jego zakupów, które przewoził z Berlina Zachodniego. Widzimy, że był troskliwym i mężem, i ojcem, bo lista tych wszystkich ubranek, rajstopek i tak dalej, no świadczy o tym, że on pamiętał, troszczył się. Tak, natomiast jednocześnie to właśnie, bo znowu wydawałoby się, że ta czynność przekłada się jakoś na dzisiejsze czasy. No nawet te modele Mercedesów z lat 70. one nadal często są na chodzie, więc wydawałoby się, że ktoś może wykonać zupełnie taką samą czynność jak Lem, nawet identycznym modelem samochodu, że właśnie wsiada w Berlinie Zachodnim i jedzie do Krakowa.
No tylko ta zasadnicza różnica między wykonaniem tej czynności w czasach, w których Lem to robił, a współcześnie, chociaż teraz oczywiście doszedłby paszport covidowy, także nie wiadomo, jakie dzisiaj by z tego było zamieszanie, ale uznajmy, że kiedyś tutaj życie wróci do jakiejś normalności. Natomiast bardzo szybko Lem będzie zatrzymany w tamtych czasach, wybierając się w taką podróż, po prostu na pierwszym z licznych przejść granicznych, które trzeba tutaj pokonać. No i na takim przejściu granicznym albo obywatel sam przedstawi celnikowi, bo już robił to wiele razy, więc wie, jak to wygląda, po prostu spis wszystkiego, co ze sobą wiezie, albo to ten celnik będzie robił ten spis i ta druga opcja będzie dużo dłużej trwała. A tych granic do przekroczenia jest kilka, więc jest tutaj dla przykładu ten spis obejmujący właśnie też zabawki Tomasza Lema, jakiś tam jest pistolet nakapiszony, a oczywiście też jakieś... Jego tata też bardzo lubi zabawki, więc tam wiezie, są jakiś przenośny telewizorek na baterie, to bardzo były egzotyczne rzeczy w latach 70. No więc żeby celnik nie zadawał za wielu, znaczy i tak będzie zadawał pytania, ale przynajmniej tak to miał tą listę, a gdzie jest to i mu się pokaże tu. Potrwa to mimo wszystko szybciej. W każdym razie no w tamtych czasach przekraczanie granicy, zwłaszcza w naszej części Europy, wiązało się z takim regularnym wybebeszaniem, czy to samochodu, czy to plecaka na granicy, wszystko jedno. Ale no, podróż Berlin-Kraków była wtedy pełna przygód, o których dzisiaj szczęśliwie możemy już w zasadzie nie zapomnieć. A czy mówiąc o tym, że Lem myślał już o internecie, ma pan na myśli to, kiedy pisał obok Magellana, bo tam się chyba pojawia? Mam na myśli konkretnie sumę technologię, bo to znaczy sam nie wiem, czy umniejszam, czy właśnie, czy schlebiam Lemowi, ale to urządzenie, które Lem nazywa Trionem w obłoku Magellana, czy Lektonem w Powrocie z gwiazd, to z jednej strony oczywiście to jest niesamowite, że Lem właśnie urządzenie, które bardzo podejrzanie przypomina współczesnego smartfona, opisuje w książce z 1954 roku, ale tak naprawdę to po raz pierwszy taką wizję przedstawił Vannevar Bush, jeden z ważnych naukowych doradców jeszcze prezydenta Roosevelta, w bardzo takim wpływowym eseju z 1945 roku, który bardzo zainspirował wielu amerykańskich naukowców, inżynierów i tak dalej. I właściwie wiele wysiłków takich, no, ludzi, którzy jeszcze nie wiedzieli, że zajmą się informatyką, bo to nie miało osobnej nazwy wtedy jeszcze, próbowało dążyć do spełnienia tej jego wizji. Więc teraz pytanie, czy umniejszam, czy uwiększam, czy nie, jaka sytuacja do umniejszania? Dobra, wszystko jedno, umniejszam, czy wprost przeciwnie Lema, ale on ewidentnie znał ten esej i ten esej właśnie jest odzwierciedlony w obłoku Magellana. No więc z jednej strony oczywiście można powiedzieć, że on tylko opisał pomysł, który gdzieś przeczytał, ale z drugiej strony na 100% był jedynym pisarzem fantastycznym w Polsce, który przeczytał ten esej i wykorzystał to kreatywnie. I prawdopodobnie, no gdyby tak policzyć, jacy pisarze jeszcze science fiction poza nim jeszcze się do tego odwoływali, to ja w ogóle nie wiem, czy ta lista, ktokolwiek, no Arthur Clarke może, znaczy tak. Więc to było może 5 osób i prawdopodobnie w ogóle, a na pewno jedyna z naszego obozu. Więc sekret tego, że Lem tak dobrze wyczuwał rozwój technologii, brał się po prostu z tego, że on był bardzo na bieżąco. I on czytał w tamtym okresie to, co publikują Amerykanie. No i jednak docieranie do tych źródeł za żelazną kurtyną wymagało, no jednak właśnie znowu z całym szacunkiem dla Artura C. Clarke, on po prostu wszedł do księgarni, zaprenumerował sobie ten Atlantic Monthly, go co miesiąc dostawał, ale musiał każdy egzemplarz wyżebrać, wybłagać, posługiwał się odpisem, streszczeniem. Natomiast jego niesłychanie dojrzałe uwagi dotyczące tego, co będzie internetem już konkretnie, już tym, co my dzisiaj tak nazywamy, no pochodzą z sumy technologicznej pierwszej polskiej książki futurologicznej, znowu kiedy ona wyszła, nie używano jeszcze tego słowa, więc Lem jeszcze nie wiedział, że pisze pierwszą polską książkę futurologiczną, którą napisał 60 lat temu, zanim jeszcze Amerykanie zaczęli w ogóle to robić, bo Memex to jest w zasadzie, no to jest w zasadzie czytnik dokumentów, no właściwie można go tak było strywializować. Natomiast to, że będzie taka właśnie, że będzie sieć, która będzie na bieżąco nie tylko pozwala czytać dokumenty, ale w ogóle gromadzić informacje, powielać informacje, tworzyć nowe informacje poprzez kompilowanie tych, które już są, no to ten pomysł u Lema się pojawia w sumie technologicznej. No i on już tam właśnie te 60 lat temu robi błyskotliwą i niesłychanie aktualną w naszych czasach informację, że kiedy już pojawi się taka możliwość, to ludzkość od tego wcale nie zmądrzeje, tylko zgłupieje. I Lem ma na to matematyczne uzasadnienie, które nie wiem, czy je rozumiem, więc natomiast mniej więcej jest takie, że głupota będzie się w tej sieci mnożyła
I głupota będzie się mnożyła wykładniczo i mądrość będzie się mnożyła wykładniczo, czyli eksponencjalnie, ale ta funkcja ma taką straszną właściwość, że różnica, czy iloraz też nadal jest funkcją wykładniczą, więc chociaż mądrość też będzie się mnożyła wykładniczo, to głupota przez to, że będzie się mnożyła szybciej wykładniczo, to zatriumfuje również wykładniczo, czyli eksponencjalnie, czyli zatupie nas głupota i nazwał to lem zagrożeniem bomby megabitowej. No my dzisiaj używamy pojęć takich jak fake newsy, ale to, że przed nimi ostrzegał pisarz, który, przypominam, pisał to w domku pod Krakowem, w którym nie było prądu, nie było ciepłej wody, nie było bruku, to znaczy po prostu to była nieutwardzona polna droga, która kilka razy w roku, przez znaczną część roku była w ogóle nieprzejezdna, bo albo śnieg, albo błoto. I że człowiek tak bardzo odcięty od centrów cywilizacji, tak genialne snuje rozważania, to jest coś w ogóle, to jest dla mnie coś niesamowitego. I to jest właśnie już przykład geniuszu. Znaczy ludzie, którzy siedzieli w Ameryce, mieli dostęp do wszystkich informacji, nie pomyśleli o tych zagrożeniach, przed którymi straszył 60 lat wcześniej. I gdyby tak ludzkość go posłuchała, no niestety właśnie. Nie posłuchała. To jest, no tak, to jest ta rzecz niesamowita. Jest tutaj też list z roku 70, co mnie z kolei zadziwiło, bo nie wiedziałam, że Lema można traktować również jako patrona ekologii. Z roku 70, list pisany do Telewizji Polskiej, w którym Lem relacjonuje, o czym by mówił w pogadance futurologicznej, którą by zrobił ewentualnie dla telewizji, chyba nie wiem, czy do tego doszło, czy nie, ale w każdym razie mówi tam o tym, jakim zagrożeniem dla ludzkości jest no takie inwazyjne istnienie człowieka na naszej planecie, czyli wykorzystywanie wszystkiego, co się da i wyciskanie tej cytryny i że zasoby kiedyś muszą się skończyć i że w tych czasach, czyli w roku 70, trzeba podjąć niezbędne decyzje, ażeby się tak nie stało. No, mieliśmy niedawno te konferencje ważne, które miały podjąć te niezbędne decyzje, żeby się tak nie stało i nie podjęto ich lub też podjęto w niewystarczający sposób, a on o tym mówi w roku 70, więc to też jest to. Jakby Lem do końca zachował to, czego nauczył się na studiach w dużym stopniu za sprawą swojego mentora, no wtedy tylko doktora, potem profesora Chojnowskiego, myślenia o świecie w takich, no sam nie wiem, czy mogę powiedzieć, że ja też tak myślę, no bo na pewno nie ma tak genialnego umysłu jak Lem, ale staram się, no bo też mnie tego nauczono na studiach, to znaczy, żeby widzieć kształty krzywych, to znaczy widzieć, co może rosnąć liniowo, co może rosnąć logarytmicznie, co może rosnąć wykładniczo, co może rosnąć jakąś inną krzywą, zauważyć w związku z tym, wyciągnąć z tego wniosek, że coś się szybciej wyczerpia, coś później i tak dalej. Mniej więcej kawał obcowania z naukami ścisłymi polega właśnie uczenia się tego, myślenia o tym, jak problem się skaluje, że tak to ujmę fachowo. No i Lem pod tym względem, to był jeden z sekretów jego geniuszu, tego jak on po prostu dobrze rozumiał świat, że on po prostu właśnie widział te krzywe, widział te matematyczne zależności. Stąd użyłem przykładu tego argumentu właśnie o dwóch funkcjach wykładniczych. No i on też, kiedy zaczęto mówić o ekologii, a z tych zagrożeń zaczęto to sobie uświadomić właśnie na przełomie lat 60. i 70. Przedtem zakładano, że jak no zwłaszcza w PRL-u, no po prostu, że jak już stawiamy fabrykę, ta fabryka będzie wylewała swoje nieczystości do rzeki, no to nic takiego się nie stanie w sumie. No jeszcze pokolenie wcześniej po prostu ludzie żyli z takim bardzo fałszywym złudzeniem, że zasoby są zasadniczo niewyczerpywalne, bo wtedy jeszcze byli na takiej fazie tej krzywej, w której na przykład wykładnicza bardzo przypomina liniową, bo jeszcze nie zaczęła tak szybko rosnąć. I no tak, albo tak jak na początku pandemii, no mamy takie, że najpierw są tak dwa zachorowania, trzy zachorowania, cztery zachorowania, nic się właściwie nie dzieje i potem nagle jest 10 tysięcy czy 20 tysięcy. No i Lem jakby, ten ścisły umysł Lema sprawiał, że on widział, czym to się skończy, jeszcze kiedy mamy bardzo wczesną fazę tej krzywej. Więc przykładów takich, w którym szybciej od innych zauważa jakieś zagrożenie, no jest oczywiście więcej. No i zawdzięcza to temu, że na świat patrzył tak matematyczno-geometrycznie, tak bym to opisał. I to pozwala mu formować wnioski, które właściwie zasadniczo, no oczywiście nie twierdzę, że wszystkie jego prognozy się sprawdziły, ale aczkolwiek po latach zajmowania się Lemem zrobiłem się bardzo ostrożny w mówieniu, w ocenianiu, że jakaś prognoza Lema się nie sprawdziła, bo na przykład w latach 90. Lem prognozował nadejście nowego typu wojny, dzisiaj
dzisiaj używamy określenia wojny hybrydowej, ale mówię o kryptowojnie, czyli to jest taka wojna, w której jedno państwo atakuje drugie, ale udaje, że tego nie robi i nie można mu tego udowodnić. I prawdę mówiąc, zdążyłem już kiedyś napisać, bardzo się tego teraz wstydzę, że to jest prognoza, która się nie sprawdziła, bo w ogóle to jest takie nielogiczne. Po co jakieś państwo miały coś takiego robić? No i teraz właśnie bardzo się wstydzę, że kiedyś mi się wydawało, że ta prognoza jest nietrafiona, a ona się nagle wzięła i spełniła. Więc ja już teraz jestem super ostrożny, kiedy no na razie nie wszystkie się spełniły prognozy Lema i bardzo dobrze, bo one są przeważnie ponure, ale one mają tendencję do tego, żeby jednak z pewnym opóźnieniem, ale nagle brać się i sprawdzać. Więc natomiast te, o których wiemy na pewno, że są trafne, rzeczywiście brały się u niego z po pierwsze rozumienia, głębokiego rozumienia natury ludzkiej, a w naturę ludzką wpisane. Naturę ludzką, jest wpisane to, że jak człowiek zrobi jakiś wynalazek, to jednak w pierwszym odruchu spróbuje zobaczyć, czy nie może nim dać w łeb drugiemu człowiekowi i przywłaszczyć sobie jego zasoby. I to jest po prostu wpisane w naszą naturę i nic na to nie poradzimy. I jak już mamy rakiety kosmiczne czy lasery, to i tak będziemy używać ich do robienia krzywdy bliźniemu. Więc w związku z tym za postępem technicznym nie idzie postęp etyczny, na czym Lem ubolewał, ale właśnie cały czas opisywał różne groźne skutki tego zjawiska. Więc z jednej strony miał tą głęboką znajomość natury ludzkiej, a z drugiej właśnie takie myślenie, co będzie rosło według jakiej krzywej. Bardzo, bardzo tutaj upraszczam, ale właśnie też widać, że on na PRL patrzy cały czas właśnie jako na matematyczny taki ciąg cyfr, które zatykają się w jakimś miejscu, nawet widać w jakim i nikt z tym nic nie zrobi, bo to są fundamenty tego ustroju. Więc on właśnie tam, gdzie ktoś inny widział tylko powiedzmy kolejkę po HW, tam Lem również widział bity informacji, które się marnują. Nie, właśnie to była metafora, ale mógłbym się przy niej upierać, że właśnie to widział w tej kolejce. No plus oczywiście jakieś swoje zmęczenie, no rzecz jest. A czy Lem opisywał swoje sny kiedyś? Sny, orety, nie. Natomiast to teraz mnie pani zaskoczyła tym pytaniem. Natomiast no, częstym motywem w prozie Lema jest to, że jego bohaterowie borykają się albo wprost z koszmarami sennymi, albo z jakimiś właśnie zjawami, które nawiedzają ich w nocy, czyli Solaris jest moim zdaniem jedną z interpretacji. To jest bardzo oniryczna książka. Tam wszystkie dziwne rzeczy dzieją się, kiedy główny bohater pójdzie spać. Zwracam uwagę na taki szczegół, więc... Więc no, noce Lema były raczej niespokojne i raczej ponure i raczej nawiedzały go właśnie tragiczne wydarzenia, głównie z okresu wojny. No właśnie, powiedział, że był pesymistą, czy że też że poznał naturę ludzką, w związku z tym był pesymistą. Więc cofnijmy się może, jeśli chodzi o życie Lema po roku 55, mamy dosyć dokładne relacje właśnie w postaci listów chociażby. Nie tylko jego zresztą, prawda, ale również o nim jako bohaterze, czy jakichś wspominach dzienników. Natomiast jeśli chodzi o przeszłość Lema, zwłaszcza przeszłość wojenną w Lwowie, to pan tutaj przy każdej karcie z jego życiorysu właściwie mówi sprawdzam i bardzo dokładnie pan sprawdza to, co się działo z Lemem w czasie wojny, okupacji Lwowa i w czasie czystek również, które tam miały miejsce, czy pogromów, których, jak pan mówi, był on nie tylko obserwatorem, ale i ofiarą. Tak. Więc Lem zobaczył, na czym polega zło i naturę ludzką poznał dogłębnie, możemy powiedzieć. Tak, tak, tak. I jednocześnie właśnie bardzo dokładnie się przekonał. No, okupacja niemiecka w Lwowie zaczyna się od tak zwanego pogromu więziennego, podczas którego no, ofiary są głównie zatłukiwane przy pomocy drągów, siekier i tak dalej. Są dosyć właśnie, znaczy, przez Niemców jednak też, znaczy już aż takim nie róbmy dobrze, ale co jest najważniejsze, to że Niemcy to po prostu filmują. Znaczy to się wszystko dzieje przed obiektywami kamer filmowych i aparatów fotograficznych. I myślę, że dla Lema to musiało być już właśnie takie jakieś szokujące zderzenie. Między innymi ten pogrom więzienny trochę alegorycznie, trochę ezopowo, ale jednak jest opisany w Głosie Pana. I to zderzenie właśnie, że z jednej strony mamy tak prymitywne właśnie akty okrucieństwa, w ogóle no po prostu przypominającego no właściwie no czas jaskiniowców, po prostu zatłukiwanie ludzi maczugami. No tyle, że to nie są maczugi, tylko styliska dłopat, no ale właściwie wychodzi na...
na to samo. A z drugiej strony właśnie mamy Niemców, którzy z jednej strony właśnie, no z jednej strony wjechali tutaj prawdziwymi pojazdami marki BMW, a nie jakimiś nawet podróbkami. Są bardzo właśnie jakby, reprezentują tą bardzo, bardzo wyrafinowaną cywilizację techniczną. No i właśnie nie tylko inspirują, nie tylko podżegają do tego, co się dzieje, ale jeszcze na tych to utrwalają właśnie przy pomocy swoich precyzyjnej właśnie optyki Carl Zeiss Jena, przykręconej do tych kamer. Więc jakby oczywiście później przez całe życie Lem analizował to na chłodno, no, pisząc między innymi, właśnie nigdy nie napisał książki trochę tak konkretnie od początku do końca o tym, aczkolwiek przypuszczam, że całe życie marzył, żeby napisać właśnie konkretnie o tym, tylko no, przez większość jego życia to było niemożliwe ze względów cenzuralnych, gdyż musiałby tam się też znaleźć drugi totalitaryzm, którego doświadczał we Lwowie. I tak, więc taka książka, jaką mógłby napisać, byłaby bardzo niepełna. No więc nigdy jej nie napisał, ale parę razy można się domyślić, jak ona by mogła wyglądać, gdyby ją napisał. Między innymi z takiego apokryfu, czyli recenzji z nieistniejącej książki, potem prowokacja. Moim zdaniem to jest streszczenie książki, którą właśnie bardzo chciał napisać na ten temat. No i to byłaby, podążając za tropami, które Lem podrzuca w tekstach na inne tematy oraz za tą prowokacją, to prawdopodobnie Lema właśnie fascynowała ta rozbieżność między tym, jak błyskawicznie rozwija się ludzkie możliwości, to znaczy jak coraz sprawniej człowiek znajduje odpowiedzi na pytanie, jak coś zrobić, a bardzo powoli rozwija mu się etyczna refleksja nad, czy należy to zrobić. No i no był świadkiem tego, że kiedy Niemcy doszli do wniosku, że chcą wymordować ileś milionów ludzi, to bardzo szybko przeszli do porządku dziennego nad pytaniem, czy należy, a zadawali sobie już tylko pytanie, jak to zrobić. No i osiągnęli w tym w końcu przerażającą, ale trzeba przyznać, że bardzo wysoką 90-paroprocentową skuteczność, w wyniku którego właśnie cała dalsza rodzina Lemów, no bo ocalał on i ocalili jego rodzice, ale już taka rozszerzona rodzina, stryj, wujowie, ciotki i tak dalej, kuzyni, w zasadzie wszyscy zginęli. I no, dla Lema ewidentnie naznaczyło go to na całe życie, zarówno jako myśliciela, bo zarówno jego życie intelektualne, jak i życie emocjonalne. O tym drugim wiadomo trochę mniej, bo mniej chętnie o nim mówił, ale no, trochę z tych listów, ponieważ między innymi środki nasenne, bo już w ogóle wszystko, czym dysponowała farmakologia PRL-u, już było za słabe dla Lema, to jeszcze właśnie prosił swojego agenta w Niemczech, żeby mu kupował już bardzo mocne środki nasenne. Już naprawdę zażywał zupełnie końskie dawki, a nadal miał problem z bezsennością. No i po tym, co on przeżył, no, to jest całkowicie dla mnie zrozumiałe, że był poroniony emocjonalnie na całe życie, no bo jakby on też był w grupie ludzi, które miały być zatłuczone tymi drągami, tylko właśnie po prostu Niemcy zafascynowani pytaniem, jak to zrobić, obserwując to, jak nieporadnie właśnie ukraińscy bojówkarze, jak to powoli idzie, jakie to jest nieskuteczne i w ogóle i tak dalej, no to po prostu nagle przerwali ten pogrom, że to nie jest sposób. No i część ludzi w ten sposób ocalała, wśród nich Lem. Też był tym naznaczony właśnie, że tym pytanie, dlaczego on, a nie inni i tak dalej, i jaką rolę tutaj ma w tym wszystkim przypadek. W każdym razie tak sobie gdybam i mniemam, ponieważ no właśnie tutaj inaczej się niestety nie da tym mówić, ponieważ tekstów, w którym wprost by Lem o tym mówił, po prostu nigdy nie napisał, o ile mi wiadomo przynajmniej. Natomiast przypuszczam właśnie, że to, co zobaczył jakby we Lwowie, go oduczyło takiej nadziei, że jak już ludzie będą mieli coraz większe, coraz lepsze maszyny myślące zwłaszcza na przykład, ale w ogóle jakiekolwiek maszyny, to zrobią się od tego mądrzejsi, lepsi. A skąd to? Niestety to nadal takie same prymitywne, wredne ma opiszone, tylko bardziej niebezpieczne, bo mają teraz karabiny maszynowe. Homo sapiens, czyli monstro teratum furiosum, ohydek szalej, jak to napisał. Tak, to parę razy wracało właśnie w prozie Lema. Właśnie dwa razy u niego się pojawia ten pomysł, że właśnie, znaczy, nie, więcej razy. Znaczy, to akurat jest pomysł na to, jak nas kosmici klasyfikują. I tutaj wyjątkowo rozśmiesza tego
Tarrakanina, chyba już nie pamiętam, jaki to był kosmita, że właśnie, że my siebie nazywamy Homo sapiens. Natomiast oczywiście cała reszta galaktyki nas właśnie nazywa tym ohydkiem, szalejem. Właśnie takim istotą, która jest z jednej strony paskudna, na dodatek właśnie jest właśnie niebezpieczna, furiozum. To jest żartobliwy utwór, ale jestem pewien, że Lem no, rzeczywiście... Bo były też teksty eseistyczne, w którym do tego podobnie się Lem odnosił, to znaczy był taki felieton w Tygodniku Powszechnym, w którym on bardzo wprost odpowiadał na fascynujące filozofów pytanie, skąd się w ogóle wzięło zło, unde malum, takie zadane pytanie. No i odpowiedź Lema była mniej więcej taka, że już nie pamiętam ile milionów lat temu, ale że po prostu pitekantropy czy jakieś inne nasi przodkowie zostali zmuszeni do przejścia na mięsną dietę przez zmiany klimatyczne. No i w ten sposób staliśmy się rasą drapieżców, co nas odróżnia od wielu innych małp. I można się tak właśnie zastanawiać, jak wyglądałaby rasa rozumna, która powstała z roślin, przepraszam, nie z roślin tylko, chociaż to też jest ciekawe, tylko z roślinożerców po prostu, które w ogóle nie są zdolne do zabijania, to znaczy to była jakaś zupełnie inna cywilizacja i właściwie niewiele brakowało, a może my byśmy byli taką. No ale wyszło jak wyszło, to znaczy po prostu zabijanie weszło nam w krew, weszło nam w geny. Ale bardzo podobnie pisze teraz Harari na przykład o człowieku, również widząc w nim... Tak, ale przepraszam, to znaczy to jest oczywiście okropne, bo miłośnicy Lema po prostu, miłośnicy Lema jak czytają właśnie na przykład Harariego, to zawsze jest to nieprzyjemne uczucie, że Lem napisał to samo 60 lat wcześniej tylko i w ogóle ładnie, ciekawie i fajniej. Fajnie. Ale dokładnie ma pani absolutną rację, o tym samym teraz pisze Harari, tylko Lem pisał wcześniej i fajniej. Ja po prostu muszę to dodać, albo naprawdę... Tak. Ale ja to odnajduję z radością, tak powiem, bo po prostu Lem w swoim stosunku do gatunku Homo sapiens był pełen pesymizmu. Wpłynęły na to z pewnością te doświadczenia wojenne. Ale też on był pełen pasji, prawda? To nie był zdystansowany mędrzec, który ogląda tego człowieka chyba jak prawda, robaka na jabłku, tylko uczestniczył w życiu, bardzo emocjonalnie chyba również reagował na wiele rzeczy i tak. Poszczególne osobniki Homo sapiens bardzo lubił, co znajdujemy chociażby w listach, że on się bardzo zaprzyjaźniał z ludźmi, bardzo bliski był jego kontakt chyba i intelektualny, i emocjonalny z wieloma osobami. Więc oczywiście z dzisiejszej perspektywy w związku z tym możemy się zastanawiać, czy on nie był czasami jednak zbyt bliski, ponieważ rzeczywiście, kiedy Lem się z kimś zaprzyjaźniał, no to po prostu ten ktoś, to otwierał się, rzeczywiście dla niego tak po prostu zupełnie sercem i duszą, więc też na przykład za tym szła taka z kolei, taki czasami u Lema takie przerażenie, że na przykład, a co jeśli ten przyjaciel okaże się nielojalny, on już wie o mnie wszystko, wypaplałem mu wszystkie możliwe. Zdaje się, że on czasami pisał bardzo śmiało o różnych rzeczach tak. W czasach PRL. I na przykład jego poziom zaufania do ludzi, prawdę mówiąc, mnie zdumiewa i zastanawia się, na ile to w ogóle było rozsądne i czy gdybym ja żył w tamtej epoce, bym też był taki, ale jest tu kilka, przytaczam takich przykładów listów, w których po prostu właściwie to pierwsze to jest takie, że dyrektor wydawnictwa się do niego zwraca, czy czegoś by pan dla nas nie napisał i w ogóle odpowiedź Lema jest taka, że niestety nie ma wolnych mocy, ale potem jest jakieś takie coś, że gdzieś czytałem pański esej i zdaje się, że pan tak samo nienawidzi tego ustroju jak ja, mniej więcej. W ogóle, znaczy, to wydaje mi się, że to było generalnie ryzykowne w tamtym ustroju, tak w ogóle w pierwszym liście się jakoś otwierać, że precz z komuną po prostu. I to nie jest czasu Solidarności, to jest list z jakiegoś 60. któregoś roku. I do nikogo nie pisał per towarzysz. To jest bardzo charakterystyczne właśnie, to znaczy kiedy jeszcze pisał te utwory, które w zasadzie, których potem sam się wstydził, które potem zabranił wznawiać, to jednak na przykład czujni recenzenci, kiedy wyszła ta książka Astronauci, no to z dzisiejszego punktu widzenia można powiedzieć, że ona jest surrealistyczna, bo dzieje się, mamy to w pierwszym zdaniu napisane, że ona dzieje się właśnie już po tym ostatecznym triumfie komunizmu, ale w związku z tym, ponieważ dzieje się już po triumfie komunizmu, to dyskretnie... To już nie ma komunizmu. Tak, to w zasadzie nie ma, bo teoretycznie taki był cel, że partia komunistyczna ma się stać zbędna i się samo rozwiązać w nieokreślonej przyszłości, więc jak już Lem opisywał tą przyszłość, to ona jest już wtedy, kiedy już jest zbędna i się samo rozwiązała. No i właśnie
nikt się nie zwraca w jego książkę. Znaczy nikt, to była wada powieści Astronauci, którą czujnie zauważył Andrzej Trepka, też pisarz powieści fantastycznej, że nikt w tej książce do siebie nie mówi towarzyszu. Dlaczego? I rzeczywiście tak, ona miała bardzo złe recenzje, ponieważ wszyscy recenzenci uważali, że jest za mało pasuje do tego ustroju. No i to jest, no i Lem pisze, jak na przykład pisze list do teoretycznie zaadresowany do urzędu premiera, no to teoretycznie jest jego adresatem, ale tam nigdy nie pisze towarzysz premier, czy jest taki list, w którym właśnie do niego z wydawnictwa MON przyszło właśnie, że tam drogi towarzyszu. I Lem na to lodowato odpisuje, uprzejmie odpisuje, szanowny panie, w ogóle od razu demonstracyjnie po prostu, że nie będzie przechodził. Zresztą wychodzi z tego zabawna sytuacja, ponieważ tak z dzisiejszego punktu widzenia można powiedzieć denderowa, ponieważ okazało się, że ten list napisał, że nie szanowny panie, tylko szanowna pani, ale... I potem tak przeskakują te nagłówki. W każdym razie listu, w którym Lem by kogoś nazywał towarzyszem, nie ma w ogóle. Znaczy, nie wiem, może ktoś odnajdzie, ale ja takiego nie znalazłem. Nie tylko dotyczy tych w tym tomiku, tylko w ogóle wszystkich, jakie widziałem. I to nie było wtedy takie typowe. To znaczy, jednak zwłaszcza jak się pisało do tego ważnego urzędnika, żeby on wydał to łaskawe pozwolenie na zakup samochodu, to po prostu rozsądnie byłoby napisać towarzyszu premierze, nie wiem. A on by napisał właśnie szanowny panie premierze. To zawsze, nie, już nie pamiętam, jak jest to adresowane, ale generalnie wszyscy dla niego byli. A szanowny, w najlepszym wypadku, najbardziej jak szedł gdzieś na koncesję, to zwracał się do kogoś per obywatelu. No, ale to jest powiedzmy bardziej neutralne. Ale nie odnalazłam niczego wstydliwego w egzystencji Lema w PRL. To znaczy on się niczym tam nie zhańbił, niczym nie splamił. Tak bym powiedział, tak. To znaczy i w dodatku, no oczywiście zawsze z perspektywy dzisiejszych wyżyn, kiedy wszyscy są bardzo odważni, bo teraz to nic nie kosztuje, więc oczywiście można mieć do niego pretensje o to, że w ogóle pisał utwory, które były socrealistyczne w tej swojej wymowie, umieszcza tamte koncesje, ale trochę też z premedytacją skupiam się tutaj w jego korespondencji z wydawcami, że z każdą z tych książek był jakiś kłopot, to znaczy obłok Magellana też się dzieje po triumfie komunizmu, tak bardzo się dzieje po tym triumfie komunizmu, że już bohaterowie tej powieści nie pamiętają, że kiedyś w ogóle były jakieś partie komunistyczne. Tam jest niby rozdział zatytułowany komuniści, ale właśnie w tym rozdziale nie ma żadnych komunistów. Znaczy część ludzi, którzy zna tą książkę tylko na poziomie spisu treści, to właśnie mówią, o patrzcie, socjalistyczne, bo to jest taki rozdział, ale to proszę przeczytaj ten rozdział. To czeka zaskoczenie. No i był zbiór opowiadań, w którym był opowiadanie Topolny i Czwartek, które sam Lem nazwał po latach, cytuję, moim najokropniejszym socjalistycznym paskudztwem, koniec cytatu. No i wydawałoby się, że to opowiadanie już tak bardzo po prostu pasuje do wymogów tego ustroju, że nikt się nie powinien do niczego przyczepić. Tymczasem tu jest spora właśnie korespondencja z wydawnictwem, które się przestraszyło tego opowiadania, ponieważ tak jak Cybernetyka była, jak już mówiliśmy, nacenzurowanym. Znaczy po prostu w pewnym momencie nie wolno było mówić o cybernetyce i kropka. Tak samo w pewnym momencie bardzo niemile widzianym tematem była teoria względności. Nie wiem, czy mamy czas, żeby wyjaśniać, co antysystemowego było w teorii względności. Dobrze, spróbuję to ująć w trzech zdaniach. Znaczy chodzi o to, że jedyne filozoficzne dzieło geniusza, koryfeusza tego ustroju Włodzimierza Ilicza Lenina zatytułowane Materializm, a empiriokrytycyzm było miażdżącą krytyką filozofii empiriokrytycyzmu uprawianą przez Wilhelma Macha, którego bardzo sobie cenił Albert Einstein i wielokrotnie Einstein mówił, że ta filozofia była dla niego inspiracją przy tworzeniu teorii względności. No więc fizyka w Związku Radzieckim, a więc pośrednio także w innych krajach, stała w pewnym rozkroku, że z jednej strony, ponieważ chcieli mieć bomby atomowe, no to nie mogli tak udawać, że tej teorii zgodności tak zupełnie nie ma. Ale był to temat niemile widziany, zastrzeżony dla tych, co robią te bomby, ale pisarze science fiction niech już się to nie wtrącają. No krótko mówiąc, ponieważ opowiadanie Topolny i Czwartek dzieje się w jakimś reaktorze cząstek i tam występują relatywistyczne efekty, no to wydawnictwo byłoby szczęśliwsze, gdyby takie rzeczy się nie działy w reaktorze cząstek i Lem, korespondując z wydawnictwem, powołuje się właśnie na radzieckich uczonych, którzy przecież też o podobnych rzeczach piszą. Więc w końcu jakoś to zostało przepchnięte i się to ukazało, ale w sumie był jakiś na rok był wstrzymany tomik opowiadań, bo się bardzo nie podobała wywrotowość w utworze, który wydaje się być socrealistyczny. No niby jest, ale wtedy się do wszystkiego czepiali. Więc kiedy ktoś na przykład
mówi zarzuca Lemowi, że ułatwiał sobie życie właśnie, że zgadzał się na te koncesje, że pisał książki fantastyczne, a nie realistyczne i tak dalej. To jak się przeczyta, ile kłopotu było z drukiem tych książek fantastycznych, to teraz możemy, właściwie mam tylko dwie interpretacje, że albo Lem był głupi i nieświadomie się kolejno pakował w te wszystkie pułapki, albo jednak całkowicie świadomie cały czas starał się poszerzać granice wolności, które w 1954 roku wyglądały źle. No, to znaczy trzeba było to wszystko zrobić, czyli trzeba było powiedzieć, że dzieje się to po triumfie komunizmu, żeby przemycić teorię względności. Co moim zdaniem Lem wybierał właśnie tą drugą drogę. Znaczy starał się przesuwać to, starał się w gruncie wykonać dobrą i potrzebną pracę, żeby jego czytelnicy, młodzi czytelnicy zwłaszcza, dostali łyczek prawdziwej zachodniej nauki, której w tym momencie nie dostaliby tak po prostu w szkole średniej i być może wyższej też nie. Ale jako człowiekowi o tak ogromnej już wtedy sławie i zarabiającemu całkiem niezłe pieniądze, wcale nie było tak łatwo mu w tym PRL-u, prawda? On jednakowoż zmagał się i to zmagał się cały czas z czymś, to nie był taki bardzo, bardzo komfortowy żywot, znaczy niczyj nie był, ale wydawać by się mogło, tak, że jego mógłby być, ale nie właśnie był. Właśnie nie był i trochę, to znaczy, no, bo PRL miał tą wady, zalety, nie wiem jak to nazwać, że był szalenie fotogeniczny, tym bardziej, że miał też bardzo wielu bardzo utalentowanych fotografów, więc no sam na Facebooku abonuję wiele jakichś takich grup czy fanpage, na których są właśnie stare zdjęcia, no PRL na starych zdjęciach, Warszawa na starych zdjęciach. Bardzo lubię na to patrzeć, bo w obiektywie właśnie takiego rolkiego siemaszki czy Nidentala, nawet jak Nidental pokazuje rzeczy straszne, to jednak się człowiek czasami tak się zatrzyma i po prostu te marynarki, te sukienki, jak wszyscy, jeszcze kurczę w latach 80. starali się jakoś, nie tak jak teraz, jakoś nie, jak do pracy idę, to ten krawat założę. Znaczy jednak taka zwyczajna, codzienna elegancja, a w latach 50. to jeszcze bardziej. No i wzornictwo było ładne, znaczy no muszę przyznać, że na zdjęciach te stare Wartburgi Lema są piękne, to znaczy naprawdę te późniejsze kanciaste Wartburgi może niekoniecznie, ale ten tak zwany Wartburg typu Jamnik rzeczywiście jest no jakiś musiał to utalentowany jednak plastyk, pewnie jeszcze przedwojenny, zaprojektować, więc ten PRL wygląda na zdjęciach generalnie bardzo ładnie, tym bardziej, że go właśnie, jak już mówiłem, wybitni artyści fotografowali. Natomiast nie wolno się dać nabrać tym zdjęciom i trzeba pamiętać, że jak widzimy właśnie powiedzmy człowieka, który niedbale się opiera o swój skuter osa czy właśnie o samochód, no choćby od tego Wartburga, to ten Wartburg no po prostu, no strach było nim jeździć więcej niż, nie wiem, 100 kilometrów miesięcznie, ponieważ no bo on zaraz się zepsuje po prostu, on przejedzie paręset kilometrów, będzie już jakiś problem. Tak więc dla mnie samego to troszeczkę zaskoczenie, że no ja myślałem, że moje wspomnienia z PRL-u są niezbyt przyjemne, no ale to głównie dlatego, że tak mi się wydawało, że no jeżdżę tymi zatłoczonymi autobusami czy pociągami, różne jakieś takie mam studenckie wspomnienia, zwłaszcza z pociągu nieprzypadkowo zwanego rzeźnią, którymi studenci z Warszawy jechali w góry zawsze. No i myślałem, że ja mam te takie wspomnienia, bo nie mogę w te góry pojechać samochodem i gdyby mi było stać na samochód, to miałbym jakieś przyjemniejsze wspomnienia z PRL-u. Teraz wiem, że po prostu tak nie było. To znaczy, że razem właśnie z jakimś wspięciem się o szczebelek wyżej na jakiejś hierarchii zarobkowej przychodziły takie dodatkowe kłopoty, że wygląda na to, że przyjemne wspomnienia z tamtego ustroju mogły być tylko ktoś, kto był non-stop pijany, więc nie zauważał, w jakich warunkach mieszka i co je, i mu było wszystko jedno. No i rzeczywiście tacy ludzie mogli jakoś w miarę bezkonfliktowo przejść, ale już człowiek, który chciał mieć jakieś troszeczkę większą powierzchnię mieszkaniową, właśnie jeździć samochodem, nie jeść byle czego. Jakby tyle kłopotów na siebie ściągał próbą poprawienia sobie, że bilans mu wychodził, nie wiem, na zero, czy w ogóle wychodził mu ujemny. Tak więc krótko mówiąc, no niby Lem miał luksusy, że mieszkał w domku, a nie w bloku, ale tyle problemów było z mieszkaniem w domku, a nie w, no zaczynając od najprostszego problemu, jakim było to, że PRL, ponieważ wszystkiego w nim brakowało, to oczywiście brakowało też prądu, więc były regularne wyłączenia
No i jednak władcy Peru mieli dość rozsądku, że ci, którzy mogą ich obalić, robiąc jakieś gwałtowne zamieszki, to jednak im tego prądu nie wyłączajmy, więc na szczęście na tych blokowiskach, na których mieszkała klasa robotnicza, wyłączono na parę godzin, powiedzmy, a nie na parę tygodni. A tam, gdzie mieszkał Lem, jego sąsiad, profesor Błoński, jeszcze paru takich właśnie, takich co im za dobrze się żyło w ten Peru, no to jak im wyłączyli ten prąd, to włączali rzeczywiście po miesiącu. Nie koloryzuję, znaczy są listy w tej sprawie, więc niby sobie poprawił, że się wyprowadził do tego domku, a tyle se pogorszył, że może już jednak było lepiej na blokowisku. Już sam nie wiem, bo każdy w tamtym ustroju po prostu... Ani pieniądze, ani pozycja, no przynajmniej taka pozycja, że się jest literatem, bo może pozycja taka, że się jest ministrem, no to już tak, to już może coś dawało, albo badylarzem, albo prywaciarzem tak zwanym, tak, to już może coś, ale taki pisarz sławny, no to w sumie kim on był dla kierownika sklepu z butami, który może odłożyć buty? No co może odłożyć pisarz? Książka. No. W ostateczności, czy lepiej jak ci zabraknie butów, czy lepiej jak ci zabraknie książek. Więc krótko mówiąc, był nikim no gdzieś bardzo mimo wszystko nisko w tej hierarchii PRL-u. No ale za to miał mózg Stanisława Lema. Tak. A to jest bardzo dużo. No właśnie, a to pomówmy może o tym mózgu, bo to była przedziwna mieszanka racjonalizmu, materializmu z ogromną wyobraźnią. Kiedy próbowałam sobie tak jakoś tego Lema usytuować wobec też innych pisarzy jego epoki, polskich może. To sobie kilka cech wypisałam, żeby tu się nie... Po pierwsze był prekursorem, tak? Czyli on był pierwszy, zanim szli inni. On miał przed sobą tylko Grabińskiego, tak? Stefana Grabińskiego, z którego tam kiedyś podczytywał, ale to zupełnie co innego, bo to nie... nie fantastyka taka, jaką pisywał Lem. Po drugie widział rozwój technologiczny, budził jego... niepokój, a innych pisarzy może tej epoki jednak entuzjazm. Miał wątpliwości co do socjalizmu, to już mówiliśmy o tym. Znał się na urządzeniach, mechanizmach i konkretach, a nie wszyscy z pisarzy SF mieli tę konkretną wiedzę, jaką miał Lem. Miał, mówiąc szerzej, ogromną wiedzę naukową z wielu dziedzin i tutaj pan wspominał o Mieczysławie Chojnowskim, który nauczył go tego naukowego spojrzenia na świat, ale Lem później ogromnie dużo czytał, bo on prenumerował najważniejsze pisma naukowe swojej epoki i wszystkie je czytał naprawdę. On to wszystko wiedział ze wszystkich dziedzin, od biochemów przez fizyki, astrofizyki i tak dalej. Lingwistyki to wszystko miał opanowane. A poza tym był też humanistą, czy nie poza, obok. A to z kolei dzięki temu, że również w jego młodości pojawiło się środowisko Tygodnika Powszechnego i tamte humanistyczne jakby również zacięcie czy lektury sprawiły, że on również miał tę stronę mocną. Czyli to był człowiek ogromny, jeśli chodzi o... Tak, ale to się, znaczy ten humanistyczny aspekt Lema jednak zaczyna się w ogóle jeszcze przed wojną. Znaczy on trochę zapewne koloryzował, nie można, jak się o tym przekonałem, nie można mu wierzyć w każde jego słowa, ale przypuszczam, że kiedy on w Wysokim Zamku wspomina właśnie, że był rzeczywiście dosyć oczytany jako dziecko i był również oczytany właśnie w klasyce literatury polskiej, czyli w tych wszystkich, no właśnie, którymi teraz się katuje licealistów, Mickiewiczach, Słowackich, Kochanowskich i tak dalej, on ich naprawdę czytał i naprawdę wykorzystywał ich kreatywnie. To może akurat nie w moich książkach widać, ale w jego trochę się już ukazało wyborów jego korespondencji z różnymi tłumaczami. To jest niesłychanie pouczające, kiedy tłumacze go właśnie pytają, jak przetłumaczyć to, jak przetłumaczyć tamto, skąd jest inspiracja do tego. No ja tam właśnie piszę, że to jest Sienkiewicz właśnie przefiltrowany przez Gombrowicza. To jest bardzo interesujące, bo niedawno mieliśmy właśnie w jakimś takim, co prawda to jeszcze za poprzedniego PiSu, a nie za obecnego PiSu, ale mieliśmy taką ogromną jakąś debatę właśnie Sienkiewicz czy Gombrowicz. Natomiast właśnie Lem nie dosyć, że bardzo dobrze znał obu, to jeszcze dlatego bardzo dobrze, znaczy w listach potrafił udawać stylistykę ich obu, ale też potrafił kreatywnie robić zderzenia z tych pozornych przeciwieństw. I bardzo wiele motywów w prozie Lema, nawet tych najbardziej takich właśnie fantastycznych utworach, które dzieją się na rakietach kosmicznych czy na innych planetach, to tam strasznie dużo właśnie, jak zaczniemy rozbierać na śrubki, skąd on wziął te jakieś inspiracje, co czasami ujawnia właśnie tłumaczą, no to widzimy właśnie, że tu siedzi Wyspiański, tam siedzi Słowacki, tam siedzi Kochanowski, on przy całym jego
naukowym geniuszu, znaczy tym, że po prostu z wszystkich polskich pisarzy science fiction swojej epoki, on po prostu najlepiej rozumiał naukę. Rozumiał, bo najwięcej czytał. Po prostu, to dlatego właśnie on wiedział, że nadejdzie coś takiego jak czytnik dokumentów po prostu, no bo to już opisał naukowiec w 1945 roku tą ogólną koncepcję. Więc niby nie jest to oryginalne ze strony Lema, ale z drugiej strony po prostu nikt w Polsce tego poza Lemem nie przeczytał, jestem właściwie tego pewien, bo gdzie indziej byśmy po prostu widzieli chaty inspiracji. Więc z jednej strony właśnie ma tą ogromną naukową wiedzę, ale z drugiej strony jego oczytanie w literaturze polskiej i umiejętność podrabiania stylistyki różnych poetów, to w listach właśnie, w których się bawi, czyli właśnie udaje język właśnie Sienkiewiczowskiego Sarmaty i udaje to potem pisząc list na przykład, no to wszystko pokazuje, że on był molem książkowym oczywiście, po prostu bardzo dużo czytał. Pomagała mu, jeśli to jest właściwe słowo, zapewne bezsenność, no bo człowiek, który nie może zasnąć, w końcu z rozpaczy zacznie coś czytać. I prawdopodobnie to bardzo zwiększało jego jakby tutaj moce przerobowe. Natomiast moja ulubiona anegdota pokazująca skalę tego geniuszu, tego umysłu, to jest, i w tą anegdotę jakby... Bardzo jest trudno z nią uwierzyć. Niby właśnie z jednej strony staram się nie wierzyć w to, co Lem mówi o swoim życiu, ale ta anegdota pasuje do zeznań innych świadków oraz pasuje do kalendarza. Znaczy, krótko mówiąc, pierwsze spotkanie Lema właśnie z jego przyszłym mentorem Chojnowskim było nieudane. Znaczy, on go właściwie wyrzucił za drzwi i wyśmiał. I główny powód, dla którego go wyrzucił za drzwi, był taki, że jeżeli ktoś chce trzymać rękę na pulsie światowej nauki, musi czytać po angielsku. Więc dopóki pan nie zna angielskiego, to w ogóle nie mam o czym rozmawiać. Do widzenia, proszę wrócić, jak pan będzie zdał angielski. No i Lem wrócił po tygodniu jako samouk, który nauczył się w tydzień angielskiego na tyle, że mógł czytać książki naukowe, co jest niesamowitym osiągnięciem. To znaczy, wydaje mi się, że dzisiaj nawet przy pomocy jakiegoś intensywnego kursu, w którym będziemy wspomagani multimedialnymi aplikacjami, jakimś Duolingo, wydaje mi się, że nauczenie się obcego języka w tydzień jest w ogóle niemożliwe. Nie wiem, czy ktoś z Państwa wyobraża sobie siebie w tej roli, ja siebie nie wyobrażam. Natomiast Lem na dodatek nie był niczym wspomagany, to znaczy krótko mówiąc, on się nauczył tylko i wyłącznie przy pomocy słownika. Wziął słownik angielsko-polski, wziął książkę i przeczytał. To jest jednak absolutnie niesamowite i to pokazuje po prostu, jak potężne moce ten mózg miał, kiedy pracował na szczytowych obrotach. Więc tak poza tym oczywiście czasami Lem pracował na zwolnionych obrotach, w jakichś żartach towarzyskich z kolegami. Czasami właśnie przy takich czy innych napojach i się wtedy tylko wszyscy razem wygłupiali i Lem się aż tak bardzo nie różnił, ale były takie momenty, w którym Lem ten swój umysł zaprzągał na maksa i to były nieprawdopodobne momenty. No tak, to były fajerwerki, ale dzięki temu mam literaturę. Prosimy o pytania. Mamy przed sobą, znaczy ja mam przed sobą, Państwo mają również na swoich ekranach wybitnego lemologa, więc jest to niebywała okazja, żeby zapytać o Lema, bądź też o pana poszukiwania z Lemem związane, bo jest wiele takich. Jeśli są jakieś pytania, bardzo prosimy. Tak, ja mam tutaj jedno pytanie z czatu od pana Pawła Jaszczuka. Czy pana książka Lem, Życie nie z tej ziemi, wyjdzie po niemiecku i po rosyjsku? Pytam nie bez powodu, domyśla się pan dlaczego. To znaczy po rosyjsku już wyszła, po rosyjsku i ukraińsku, natomiast po niemiecku jakoś były różne przymiarki, ale nic z tego nie wyszło. Znaczy, na razie krótko mówiąc jest z języków obcych jest niemiecki, rosyjski, hiszpański oraz odezwał się wydawca chiński, ale to jeszcze nie wyszło. Natomiast jako fizyczny egzemplarz jest rosyjski, ukraiński i hiszpański. O, tyle mogę powiedzieć. A jak jest ze światową recepcją Lema w tym momencie, w roku 2021? Bo tak się pan obruszył, kiedy ja o tym Hararim, ale chyba tak jest, że ta myśl Lema, myśl racjonalna, no jest czymś, co jest bardzo, mówiąc dyplomatycznie, potrzebne temu światu.
Ojej, zapomniałem, właściwie chciałem, żebyśmy poruszyli ten temat, bo skoro jakby ogólnym tematem całego tego cyklu wydarzeń są tożsamości, to w ogóle właściwie musiałem się zainteresować Lemem, żeby zrozumieć, jak ważny dla niego był Lwów jako miasto będące, też teraz powiem tylko super skrótowo, miasto będące właśnie stolicą Polski, racjonalnej, liberalnej, demokratycznej, republikańskiej. Tu można wymieniać dużo takich przymiotników. I to nie był tylko Lem, ale właśnie cała ta szkoła filozoficzno-matematyczna, ona też nieprzypadkowo miała te korzenie właśnie we Lwowie. I my jako kultura polska, moim zdaniem, wyjątkowo boleśnie odczuwamy brak tej stolicy, tej racjonalności, że no, nie wszyscy przeżyli, część się rozpierzchła po świecie, część się rozpierzchła po innych miastach. Już takiej stolicy racjonalizmu generalnie nie mamy, bo chyba Warszawa nią nie jest. Ale to była tutaj dygresja. Trzeba jest stolicą Szwarnetyki. Tak, można tak powiedzieć. Natomiast pech Lema był taki, że na język angielski zaczęto go tłumaczyć w latach 70., kiedy on, jemu nie bardzo w ogóle przede wszystkim zdrowie pozwalało na jakieś podróże po świecie, więc odniósł ogromne sukcesy na rynku niemieckim no i na rynku radzieckim, więc To są jakby takie dwa miejsca, gdzie ma najwięcej tłumaczeń w największych nakładach i tak dalej. Natomiast jednak no w dzisiejszych, no ten angielski znowu tutaj wraca jako przekleństwo, że ktoś jest niepopularny, po angielsku niepopularny w Ameryce, no to wszystkie jego sukcesy po niemiecku się niestety tego nie są w stanie zrekompensować, więc na tym właśnie różni jacyś tacy futurolodzy żerują, którzy wiele lat po Lemie wymyślają te same koncepcje, ale są akurat popularni w języku angielskim, więc ich się uważa za bardziej znanych. To już nie będę pokazywał palcami, ale... No dobrze, nie mówmy o Hararim, to powiedzmy o tych nieszczęsnych ekranizacjach. Im też jest poświęcone sporo miejsca tutaj właśnie w listach i w, pomieszczonych w pana książce. Ja bardzo nie lubię lemowskich ekranizacji. Naprawdę, nie cierpię ich wszystkich oprócz jednej, czyli oprócz Przekładańca Wajdy, który jest znakomity. Dlaczego pan ich nie lubi? Znaczy Szpital Przemienia jest naprawdę wybitnym filmem. Nie mogę tego oglądać. Tak, go się nie da oglądać, tak, bo jest, ale książki też się nie da czytać. Jest właśnie dołujący, tak jak książka, co jest dużym osiągnięciem. Oczywiście w kategorii maksymalnego dołowania odbiorcy. Ja właściwie większość z nich z kolei lubię, a no, Test Pilota Pirksa oglądałem w wieku, który jest najlepszy do chłonięcia fantastyki naukowej, więc też zrobił na mnie ogromne wrażenie, a zwłaszcza scena z odrywającymi się rękami Zbigniewa Lesienia. Więc mi się one wszystkie na swój sposób jakoś podobały. Natomiast ten rozdział o ekranizacjach, no on też, właściwie zaczynam od niego, bo moim zdaniem jest bardzo ważne, żeby pokazać, że w ogóle wyjaśnić, dlaczego Lem tak bardzo nienawidził tych swoich ekranizacji, dlaczego jemu się nie podoba ekranizacja Szpitala Przemienienia, to znaczy Lem ogólnie był człowiekiem, który bardzo cenił w sobie dotrzymywanie umów jako szlachetną cnotę, którą jego zdaniem powinien mieć każdy, to o tym zacząłem mówić, że on za bardzo w ogóle ufał ludziom. To znaczy po prostu generalnie Lem był taki przekonany, że jak ktoś do niego przychodzi i mówi, że umawiamy się tak, a tak, to tak będzie. I był zawsze boleśnie rozczarowany, kiedy tak nie było. No i świat filmu jest światem, w którym na usprawiedliwienie tych filmowców powiem, w którym trudno jest dotrzymywać, w którym trudno jest tak działać i właściwie te anegdoty o tym, jak bardzo filmowcy czasami są nieszczerzy, a czasami nie chcą, wbrew intencjom nie są w stanie dopilnować tego wszystkiego. Za dużo czynników musi się ze sobą zespolić, żeby powstał film, a zwłaszcza, że powstał taki, jak miał powstać na początku. Więc Lem się czuł przez ten świat bardzo oszukiwany, bardzo zwodzony. No, tym bardziej, że właśnie w tamtym ustroju dochodziła do tego polityka, czyli no na przykład, kiedy już zapadła na bardzo wysokim szczeblu decyzja, że za ekranizację Astronautów odpowiada NRD, no to nic z tym nie można było zrobić i polska strona, no widać tutaj, że Ludwik Starski, czyli producent strony polskiej, że no z jednej strony nie może napisać Lemowi wprost takiego listu, że nic nie poradzimy, ponieważ właśnie ci szaleńcy, którzy rządzą naszą kulturą, podjęli błędne decyzje. No nie może mu tak napisać przecież. Ale Lem ma do niego... Więc Lem miał do nich wszystkich żal o to, że go tak zwodzili, go tak oszukiwali. Więc on się czuł przez świat filmu cały czas oszukiwany. Mhm. I z jego punktu widzenia tak było. To znaczy znowu on miał po prostu...
znowu człowiek żyjący w tamtym stroju powiedziałby, że normalka, no miało być inaczej, a jest inaczej, no trudno. Natomiast Lemarszlak z tym trafiał, do końca zachował to poczucie. Poczucie normalności definiowane tak, że jak się umówiliśmy, tak będzie. I tak się nie dawało współpracować ze światem filmu w czasach PRL-u po prostu. A i później chyba nie było lepiej. Tak, natomiast no Lemgen, znaczy, natomiast jakby no jest tutaj taki list z 79 roku, już właśnie kiedy już powstał Szpital Przemienienia, więc już też tak dużo No już nic więcej, już i tak nic więcej nie było jakby wtedy w PRL-u, nikt nie ma na warsztacie. Jest taki list do właśnie przedsiębiorstwa Film Polski, że mniejszym zrywam współpracę na zawsze, już po prostu nigdy nie chcę mieć żadnego filmu ekranizowanego w Polsce. I rzeczywiście żadna ekranizacja od tego czasu w zasadzie nie powstała. No a czemu Hollywood się nie wziął na poważnie za Lema? To znaczy mieliśmy Solaris z Clooneyem, ale to... To i tak dużo... Jakie to jest polskie po prostu, że jednak takie gwiazdy i Natasza McElhoney i tak dalej, a my tak, nic takiego. No ale w porównaniu do Dicka na przykład, czy coś. Po prostu Lem, wydaje mi się, że nie jest spenetrowany przez to środowisko filmowe, nierozpoznany i... Czy w związku z tym czeka nas kiedyś dobra ekranizacja Lema? No cały czas są różne nadzieje związane z Niezwyciężonym, ale no największe... Znaczy problem z Hollywood jest właśnie ten, o którym mówiłem już wcześniej, czyli to, że świat anglojęzyczny po prostu go właściwie ciągle jeszcze na dobre nie odkrył. To znaczy, czyli no ma taką opinię pisarza dla pisarzy, czyli że wybitni literaci, inni pisarze science fiction są świadomi, znaczy wiedzą o istnieniu jego utworów, natomiast takiej sytuacji, żeby był jakiś masowy druk, no tak jak bywało to u nas, czy bywało w Niemczech, czy bywało w Związku Radzieckim, że te książki są naprawdę drukowane masowo, są w każdej księgarni, to jednak właśnie, jeżeli ktoś kiedykolwiek ma taki kapitał, że chciałby sobie kupić Lema, no to musiał albo zamawiać wysyłkowo, albo jechać do specjalnych księgarni w kampusach uniwersyteckich, bo masowej dystrybucji w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii po prostu nie miał. Zwyczajnie nie i już, więc to był taki pisarz, po którego sięgali bardzo i do dzisiaj troszeczkę tak jest, sięgają bardzo wtajemniczeni czytelnicy w świecie anglojęzycznym, ale takiej masowej obecności, żeby ci go wpychano w masowo wydane paperbacku, to po prostu no nie miał i nie ma. No i to się przekłada na to, jak serio się zabiera za ekranizację Hollywood, czy... Więc tam są jakieś powykupowane jakieś opcje i prawa do ekranizacji, ale i tak no z kolei właśnie już nie bądźmy tacy w tym narzekaniu. Znaczy, jeżeli czołowy reżyser i z gwiazdorską obsadą robi film, no to już nie mówmy, że nic, no to jednak jest dużo. No tak, ale chcielibyśmy więcej. No mamy geniusza i czemuż. Tak, ale znaczy ilu nie angielskojęzycznych pisarzy science fiction miało właśnie ekranizację z gwiazdorską obsadą. To bardzo jest krótka lista, jakbyśmy tak ułożyli, ile jeszcze jest. No Planeta Małp miała przekład i ekranizację. Ale już wydaje mi się, że z kultury jakby tak bogatej jak, nie wiem, jak hiszpańska na przykład. No zdaje się, że to żaden pisarz science fiction nie zrobił międzynarodowy. Chociaż, dobra, potem się muszę bardziej skupić, bo teraz to... No w każdym razie jakby w ogóle takich literatur, które nie są anglojęzyczne, ale równocześnie mają w miarę sławnego pisarza, którego przynajmniej raz sfilmował Hollywood, to po prostu nie jest dużo. Dobrze, to powiem jeszcze jedną trudną rzecz, zupełnie z innej bajki. Mamy dzisiaj z bajki robotów. Co pan sądzi o tym, że bajki robotów są lekturą dla dzieci? Moim zdaniem to jest absolutna pomyłka i to jest zapora, przez którą wiele osób nie przedostaje się dalej, żeby poznać Lema. To znaczy, ktoś sobie kiedyś wymyślił prawdopodobnie w jakimś kuratorium, że wow, to się nazywa bajki, wrzućmy to jako lekturę dla dzieci. A to jest lektura, powiedziałabym, sprawiająca rozkosz na poziomie uniwersyteckim. I tam być nie powinna, czyli nie powinna być lekturą dla dzieci. I nikt przez kilkadziesiąt lat nie wpadł na to, że... Dajmy coś innego Lema i na innym zupełnie poziomie edukacji. No, ja bym zamiast tego zdecydowanie proponował, znaczy, bo sam jako dziecko właśnie zakochałem się w Lemie, zakochałem się konkretnie w Dziennikach Gwiazdowych i ich szalonym poczuciu humoru, więc zasugerowałbym raczej to. Natomiast rzeczywiście wydaje mi się, że to było takie po prostu mechaniczne rozumowanie, że skoro w tytule są bajki, to zróbmy z tego bajkę. Tymczasem no, cały ten żart językowy, że mamy wymyślony średniowieczny język robotów, to już jest nieczytelne. Też pamiętam właśnie swoje pierwsze zdziwienie jako dziecka, że dlaczego właśnie mamy średniowiecze i mamy królów i księżniczki i równocześnie mamy roboty. To przecież jest bez,
sensu. I jakby wszystkich tutaj smaczków związanych z tym, zwyczajnie, po pierwsze dziecięcy czytelnik nie tego szuka, a po drugie nawet po prostu nie jest w stanie tego docenić, więc mi się też to wydaje niezbyt trafnym wyborem. Ale następny problem jest taki, że ten humor, za który tak bardzo pokochałem Lema, jest humorem jednak wywrotowym, to znaczy Lem nie dosyć, że się podoba głównie niezbyt grzecznym dzieciom, to jeszcze podsuwa im niezbyt grzeczne pomysły, więc też może nie mówmy o polityce, ale obawiam się, ja w ogóle boję się po prostu podsumować pomysły, bo jak jakiś właśnie teraz kurator oświaty, zwłaszcza nie daj Boże Małopolski, przeczyta tego Lema, to już w ogóle go zakaże po prostu, bo jednak generalnie to, czego uczą te opowiadania, to jest kwestionowanie autorytetów, to jest właśnie brak zaufania do władzy, brak zaufania do religii, o Boże. Krótko mówiąc, szkoła ogólnie ma problem, tak łagodnie to powiem, z przenoszeniem takich treści od dawna, a zwłaszcza jakoś nader często w Polsce jest w rękach ludzi, którzy raczej by chcieli właśnie wychować dzieci w duchu posłuszeństwa, pokory, czapkowania władzy, wierzę w zaufania do autorytetów i tak dalej, więc wydaje mi się, że ten Lem na razie pojawił się tak na zasadzie, że mamy takiego sławnego pisarza, to coś wrzućmy, to ma w tytule bajki, co może być złego w bajkach, zróbmy te bajki. Ale tutaj właśnie w tej korespondencji w Lemie w PRL-u pokazuje, jak podobny błąd został popełniony w telewizji polskiej za czasów prezesa Szczepańskiego. To znaczy też na zasadzie, że mamy takiego sławnego pisarza, który jest towarem eksportowym, tak jak Maluch i Szynka Krakus i Wódka Wyborowa, to uczcijmy to w tej mocarstwowej Polsce, ten sukces właśnie genialny, właśnie, że Polak potrafi. I Telewizja Polska przygotowała superprodukcję w postaci operowej adaptacji Cyberiady i to miało być widowisko w trzech aktach. No i po pierwszym akcie właśnie stosowne władze, a zwłaszcza prezes Szczepański, Państwo zobaczyli, o czym są te utwory Lema, i następne dwa akty już nie powstały. Więc jakby ponieważ te utwory Lema jednak zasadniczo są takie dosyć wywrotowe, to ja mi się wydaje, że jego obecność w polskiej szkole wydaje mi się, że zawsze będzie pewnym, stać pod dużym znakiem zapytania po prostu. Nic na to nie poradzimy, szkoła raczej, teoretycznie po to jest, żeby dzieci były raczej grzeczne niż niegrzeczne, chyba. To niech nie czytają Lema, jak ma być grzeczne. Bardzo ładna adaptacja sceniczna powstała w Olsztynie Dzienników Gwiazdowych, notabene w Olsztyńskim Teatrze Lalek. Bardzo polecam, w reżyserii Andrzeja Bartnikowskiego, to na marginesie. A co by pan zamieścił w takim niezbędniku lemowskim? To znaczy, jeśli ktoś jeszcze z Lemem się nie spotkał, to czy też chciałby komuś innemu polecić, prawda? To co w takim, takiej na przykład, takim trójpaku lemowskim powinno? Trójpaku, weźmy trójpak. Ja pokochałem te dzienniki gwiazdowe, więc raczej bym je tutaj wciskał, natomiast jestem trochę dziwny, więc możliwe, że nie każdemu się podoba ten rodzaj poczucia humoru. Ponieważ z jakiegoś powodu Solaris jest największym bestsellerem Stanisława Lema, to byłoby dziwne, gdybyśmy tego z kolei nie zaproponowali. To znaczy, po prostu to jest czytelnicy głosują nogami, portfelami, mają rację, więc czytelnicy generalnie uważają Solaris za najwybitniejsze dzieło. Więc też musi być. Natomiast sam mistrz Lem za swoje szczytowe osiągnięcie uważał właśnie tą Cyberiadę, którą Telewizja Polska w jednej trzeciej zaadaptowała na operę. Więc skoro sam Lem uważał, że to jest najbardziej wartościowe jego dzieło, też bym tutaj dodał. Natomiast będą to dwa utwory satyryczne i jeden, który jest trochę horrorem, trochę romansem, trochę. Jest tam wspaniały zwrot akcji, który jest moim zdaniem najwspanialszym, zaskakującym zwrotem akcji
w całej w ogóle literaturze science fiction, więc bardzo szczerze zazdroszczę wszystkim tym z Państwa, którzy będą czytali po raz pierwszy, że będziecie zaskoczeni. No, znaczy, ja już czytałem to kilkadziesiąt razy, już po prostu nie mogę być zaskoczony. Odnajduję tam różne inne smaczki, ale jak fajnie ma ten, kogo to zaskoczy. I tak podskoczy sobie, choćby teraz czytając właśnie dzisiaj w nocy. Tak jak się zacznie, to się nie przerwie, więc noc z głowy. Więc krótko, to były dzienniki gwiazdowe Solaris i Cyberiona. Czy mamy jakieś pytania od internautów? Nie mamy. Pytanie jeszcze? Ja się chciałam zapytać, mam takie pewnie wąskie pytanie odnośnie, znaczy też no nie chcę sugerować tutaj jakoś do tego kanonu lektur, żeby wprowadzać bajki z Królestwa Leilani, ale pan poruszył też temat fascynacji Lema Kołakowskim i tej relacji. Czy to była taka wzajemna fascynacja? Pisał pan o tym, że mu brakowało Kołakowskiego. Tak, tylko to znaczy na początku, kiedy ukazała się Suma Technologie, to różni wybitni polscy filozofowie, metodolodzy nauki, w tym również między innymi Kołakowski, napisali różne polemiczne teksty i tekst Kołakowskiego był dosyć złośliwy, Lem się z nim nie zgadzał. Zresztą moim zdaniem Kołakowski tutaj po prostu nie miał racji w swojej polemice z Sumą Technologiczną. No więc Lem się obszernie odniósł do tej polemiki, odpowiadając na zarzuty i akurat no, między jednym wydaniem a drugim po prostu Kołakowski został zmuszony do emigracji, wpisany na czarną listę, więc bardziej ten problem polega na tym, no w ogóle to przy okazji już, no niby wiedziałem to przed, jak tragicznym wydarzeniem dla polskiej kultury był rok 68 i te wszystkie wymuszone migracje. Ale Lem chyba też chciał emigrować wtedy. Tak, natomiast zatrzymał go właśnie przyjście na świat syna to Tomasza Lema. Po prostu pojawia się gigantyczna czarna dziura w polskiej kulturze i właśnie no i w ten sposób została taka przerwana dyskusja dwóch wybitnych autorów, którzy jeden z nich nagle oficjalnie zniknął, to znaczy po prostu nie wolno było już nawiązywać nawet polemicznie do czegokolwiek, co on pisał. Nawet w listach nie można było. Lem akurat już znajdował na to różne sposoby, bo właśnie te listy, przy których podejrzewał, że ktoś mógłby się do nich przyczepić, to właśnie do nich używał tych dziwacznych szyfrów, jakimi było właśnie pisanie ich w obcych językach albo w nieistniejących językach, ale generalnie już właśnie tej polemiki nie mógł kontynuować. Zadam jeszcze pytanie następujące. A czemu Lem nie dostał Nobla? W ogóle nie jestem pewien, czy tak ogólnie Komitet Noblowski był wtedy otwarty na taką koncepcję właśnie jak nagrodzenie pisarza fantastycznego. To jednak właściwie dopiero w moim pokoleniu zaczęto w ogóle, znaczy nie mówię o sobie, bo nie jestem akademickim literaturoznawcą, ale akademicy literaturoznawcy no właściwie w Polsce. No może trochę, znaczy zaczyna się to z profesorem Jarzębskim, zajmowanie się takim akademickim Lemem, ale on był takim zupełnym tutaj pionierem. To znaczy bardzo długo w ogóle, jak wychodziła książka pod tytułem Literatura Polska w XX wieku, czy Kultura Polska po Jałcie, to tam po prostu nie było w ogóle hasła Lem. I no na szczęście właśnie Tokarczuk przyszła już na trochę ułatwioną sytuację, miała już o tyle ułatwioną sytuację, że mimo, że ona też ma elementy fantastyczne właściwie we wszystkich swoich książkach, a co najmniej jedna książka w ogóle jest książką science fiction, to no i narratorem ksiąg Jakubowych, przypominam, jest zombie w ogóle. Więc jakby w dzisiejszych czasach jest większa tolerancja na takie bezeceństwa w literaturze, natomiast w ogóle jakby w pokoleniu, w którym Lem tworzył, po prostu to automatycznie szeregowało pisarza jako drugorzędnego, niezależnie od tego, jakie to było dobre. Natomiast tak poza tym, właśnie w kontekście różnych takich analitycznych tekstów pokazujących drogę do Nobla właśnie Szymborski czy właśnie Tokarczuk, no widać, że Komitet Noblowski jest bardzo bardzo wyczulony na wszystkie formy naciskania, manipulowania go. Oni się bardzo wtedy obrażają, bardzo tego nie lubią. Natomiast władze PRL-u uległy jakiejś fałszywej nadziei, w której prawdopodobnie kilku aparatczyków nawzajem się tutaj podkręcało, że to się da załatwić, że są w stanie to załatwić. Natomiast nawet jeżeli ktoś jest w stanie
znaczy, jeżeli ktoś biega po mieście, się przechwala, że jest w stanie to załatwić, a w pewnym momencie mniej więcej to robił Franciszek Szlachcic w ekipie Gierka, no to z definicji nie jest w stanie, znaczy z automatu nie jest w stanie załatwić, ponieważ Komitet Noblowski bardzo się będzie odcinał od wszystkiego, co ten pan chce zrobić. Więc prawdopodobnie raz, że w ogóle miał pod górkę jako pisarz fantastyczny, a po drugie władze PRL-u właśnie mu na samym początku zablokowały de facto możliwość uzyskania tego Nobla właśnie tym, że zaczęły wywierać naciski, że mamy tu wybitnego pisarza, który zasługuje. No to jak już kiedykolwiek władze jakiegoś kraju to zaczną sugerować komitetowi, żebyśmy bardzo mile to widzieli, to koniec. To już w ogóle ten pisarz już tej nagrody nie dostanie już nigdy. No to niestety tak działa. Myślę, że zbliżamy się do finału naszej dzisiejszej rozmowy, ale czy jest coś, co powinniśmy jeszcze powiedzieć, a czego nie powiedzieliśmy do tej pory? Znaczy, ja to jeszcze raz na wszelki wypadek chciałem podkreślić, że bo trochę czuję się winny przez to, że no ze względu na to, że napisałem biografię, więc dużo mówię o życiu Lema, ale tak naprawdę sama twórczość Lema jest ważniejsza i ciekawsza. I ja wszystkim tych z Państwa, którzy zamiast czytać te książki, przeczytałem książki Lema, to ja doskonale pochwalam ten wybór, aprobuję. Ja też bym tak zrobił. Znaczy, po moje proszę sięgnąć, tylko jak. Dobra, nie, może aż tak nie powiem, bo mi wydawca. Dobrze, w każdym razie książki Lema na pewno są jeszcze lepsze, jeszcze ciekawsze i tak naprawdę no, to za to go pokochałem, ani za jego biografię. Chociaż może nie. No dobrze, nie, już nie wiem, jak z tego wybrnąć. W każdym razie. Ludzie czytają Lem, Lema. Później Orliński, no, po kolei. Tak. Bardzo dziękuję. Dziękuję za to spotkanie.